Wieczór Państwu, zwykle wieczorem, więc trudno ci się powstrzymać przed takim powitaniem. Dobry wieczór, powiedziałeś. Dobry wieczór, tak. A drugi jest warunkowy, niestety. Tak, bo to już jest chyba 27 sztuka myślenia, tak policzyłem, więc mniej więcej, także zbliżamy się. Chyba tu bezwarunkowy jest uzasadniony w takim razie. Tak, chciałbym przywitać serdecznie naszych gości, Agata Bielik-Robson. Gorąco brawa. Cezary Michalski. Witam oczywiście wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Temat mamy taki, można powiedzieć, z pogranicza dzisiaj rzeczywiście problematyki teatralnej, bo będziemy chcieli porozmawiać o Hamlecie. Tytuł spotkania, jak Państwo wiedzą, ten czas jest kością wyłamaną w stawie. Jest to cytat z dramatu. Ale myślę, że nie porozmawiamy tylko i wyłącznie o dramacie, o jego aktualności, więcej chyba, ale też w ogóle o tym naszym czasie dzisiaj, który jest trudnym czasem. Na różne sposoby mam nadzieję, że uda nam się tej problematyki dotknąć, tak jak przez cały ten sezon. No właśnie, będziemy się pewnie zastanawiali, na ile zgodnie z myślą Wyspiańskiego figura hamletowska jest figurą, która koresponduje i opowiada naszą współczesną rzeczywistość, rzeczywistość polską, ale chyba nie tylko polską. Takie przyświecało nam myślenie, kiedy pracowaliśmy nad Hamletem, który miał swoją premierę 9 listopada i w ramach festiwalu będzie można go zobaczyć 11 grudnia. Zapraszamy Państwa bardzo. Jak zwykle zaczniemy krótkim wprowadzeniem artystycznym, emocjonalnym. Jak to Bartok mówi, żeby przeczyścić kanały emocjonalne, żeby trochę zawiesić te wszystkie okopy, wyjść z tych okopów, w których siedzimy na co dzień, zawiesić te już dobrze ugruntowane idee i myśli, które są w naszych głowach i otworzyć się na podróż. Aż tak to się pewnie nie uda. Że nie. Ale ja wierzę w to, wiesz, ja jestem wyznawcą tego doświadczenia, które daje czasem teatr. No to zaczniemy od, będzie to akcent muzyczny i to będą dwa cytaty z naszego spektaklu, które z samym Szekspirem nie mają wiele wspólnego, nie mają też wiele wspólnego z Wyspiańskim, ale był jakimś etapem podróży do interpretacji tego świata, który przygotowywaliśmy. I to są dwie piosenki Johna Lennona. Pierwsza to będzie God, a druga to będzie słynny hymn pokolenia Imagine. One są częścią naszego spektaklu i jest to być może zaskakujący cytat, który dołączyliśmy do przedstawienia, ale myślę, że o tym też być może uda nam się chwilę porozmawiać, czy ten trop jest zdaniem Państwa i naszych gości, czy on w jakiś sposób może być aktualny, jeśli chodzi o myślenie o Hamlecie. Czy może rzeczywiście gdzieś podskórnie dotyka najważniejszych spraw, w których w Hamlecie są opowiadane. Tak jest. To zaczynamy. Najpierw God. W spektaklu jest połączony z Być albo nie być. Być albo nie być jest właściwie formą takiego wyzwalania się i emancypowania głosu, tego podskórnego lęku, który zostaje gdzieś wyrażony właśnie w tej piosence. Zaczynamy w takim razie God i Agnieszka Judycka, która gra Ofelię w spektaklu. I'll see.
A teraz, proszę Państwa, Ofelia umiera i w oryginale wiem, że się topi w rzece i opowiada o tym nie kto inny, tylko Gertruda, a u nas jest to trochę bardziej skomplikowany sposób zaprezentowany na scenie, w tej chwili w wersji uproszczonej. Następny utwór Imagine, który towarzyszy śmierci Ofelii. Imagine, który jest jakimś manifestem wiary w inną rzeczywistość, w możliwość wyjścia gdzieś po to mroczne status quo, w którym się znajdujemy. I to jest też ten trop, który z pozoru wydaje się jakimś manifestem ateistycznym, ale ma w sobie, myślę, głęboki przekaz też duchowy, a to jest, myślę, dla nas też bardzo istotne. I rzuca też światło na Hamleta Marzyciela trochę, interpretację taką tej postaci. Dobra, proszę. Chciałbym zacząć naszą rozmowę od waszych tekstów, które zgodziliście się napisać do programu naszego przedstawienia. Państwu te teksty pewnie nie są w większości znane, dlatego chciałbym po prostu poprosić tytułem takiego wprowadzenia w problematykę Hamleta, w to, jak wy patrzycie na Hamleta, na jego miejsce w naszym imaginarium kulturowym, na jego umiejscowienie w jakichś dylematach i konfliktach, w których uczestniczymy. I tak myślę sobie, że tytułem pewnej dramaturgii poprosiłbym wyjątkowo mężczyznę najpierw, czyli Cezarego, o swój krótki głos wprowadzający. Mam jak z kłopoty czasem ze skracaniem swoich głosów, ale będę cię skracał najwyżej, tak. Zwrócenie uwagi. To znaczy właściwie pierwszy powinieneś ty powiedzieć o swoim tekście w tym programie, ponieważ rzeczywiście troszeczkę zbudowaliśmy mniej lub bardziej świadomie triadę dialektyczną i rzeczywiście mamy tekst będący tezą, czyli obroną, twardą obroną Hamleta. Mamy mój tekst, który jest antytezą, czyli twardym atakiem na Hamleta z punktu widzenia Fortinbrasa, z punktu widzenia
opóźniania apokalipsy, którą Herbert przyspiesza. No i mamy dialektyczną, ostatni dialektyczny głos Agaty, która mówi, próbuje, w jaki sposób można negocjować te dwie perspektywy. Perspektywę buntu i perspektywę obrony świata stworzonego, żeby przepracowywać ten świat stworzony, czyli te hegelowskie kategorie, które dla Agaty są najbliższe. Więc ja w zasadzie drugi występuję w tej triadzie. Bardzo ostro atakuję Herberta. Jest to taki atak... Przepraszam, bardzo ostro atakuje Herberta. Hamleta. Freudowskie. Duch ojca Hamleta. Freudowskie. Jednego z Hamletów, czyli Herberta, z którym jednocześnie czuję się straszliwie związany, bo to jest trochę taka opowieść, taki atak na Hamleta z perspektywy kogoś, kto zaczynał jako Hamlet, był bardzo długo Hamletem, kto od pewnego momentu robił wszystko, żeby się uwolnić od pozycji Hamleta, czyli od pozycji niszczenia świata, od pozycji jednoznacznego przekonania, że ten świat nie ma legitymizacji, że ten świat stoi na zbrodni, że wszystko, co pamiętamy, powinno prowadzić nas do zniszczenia tego świata. Próba wyjścia z tej perspektywy, przenegocjowania. Nawet jeśli wyzwalacze tego hamletowskiego buntu przeciwko światu stworzonemu są czasem społeczno-polityczne, historyczne, tak jak u Herberta, który to właśnie w ten sposób trochę komentuje, tak jak u samego Hamleta, no bo w końcu niby wszystko się zaczyna od tego, że mu ojciec mówi o tym, jak dalece jego świat zbudowany jest na kłamstwie i zbrodni. Ale w rzeczywistości oczywiście to ani się nie zaczyna od kategorii społeczno-politycznych, bo Hamlet już we wcześniejszych scenach zastanawia się, dlaczego zakazano mu popełniać samobójstwo, dlaczego żałobę obchodzi się tak krótko, a nie bez przerwy, dlaczego w ogóle akceptować i tolerować ten świat, zanim się jeszcze od ducha dowie, że to wszystko jest zbudowane na zbrodni, kłamstwie. A z kolei Herbert w takim swoim tekście z 1953 roku, eseiku, który wysłał do Tygodnika Powszechnego, ale Tygodnik Powszechny w 1953 słusznie, ostrożnie dał mu do zrozumienia, że to zbyt oczywisty jest klucz polityczny. Wiadomo, na jakiej zbrodni, na jakim kłamstwie nasz świat jest zbudowany, więc nie będą mogli tego opublikować. On to potem wysyła do Elsenberga, do Torunia, który to Elsenberg mówi, że mocny tekst, bo widać, w jaki sposób się Herbert utożsamił z Hamletem. Jego to nie do końca przekonuje intelektualnie. Zarzuca Herbertowi nadmierną niechęć do zamkniętych systemów i do tego, że te zamknięte, a przecież Elsenberg nie jest żadnym Leibnizem, nie jest żadnym mistrzem teodycei czy wielkich systemowych filozofii, ale jest przerażony tym gnostycyzmem, tym manicheizmem Herberta interpretującego Hamleta. No i kluczy jest dużo, no ale w każdym razie ja piszę ten atak na Hamleta z punktu widzenia trochę takiego, jak wiedzą Państwo, w dzisiejszych czasach czasami byli hakerzy komputerowi, są zatrudniani przez korporacje, żeby bronić się przed hakerami. Bardzo często heretycy są zatrudniani przez Kościół, żeby walczyć z herezjami. Tak było w wypadku Katarów na przykład. Niedobitki zostały przez Innocentego bodajże III zatrudnione. I ja tak ostro ustawiam ten atak na Hamleta jako apokaliptyka, żeby się samemu ciągle od tego Hamleta w sobie uwolnić, żeby przyznać choć cień sprawiedliwości stworzonemu światu, bo w punkcie wyjścia nie przyznawałem mu żadnego cienia sprawiedliwości. Pracując w sobie nad uwolnieniem się od Hamleta, używałem takiego wspaniałego aforyzmu Kawki: w sporze między sobą a światem zawsze sekundujmy światu. A też mówimy o Kawce, który z tym sekundowaniem miał kłopot. I to jest zawsze taki autocenzura, ja o tych tropach piszę jeszcze teraz, jak się przygotowałem do tego spotkania, trafiłem na jeszcze więcej tropów, bo ja używam tam kategorii katechona, który jest jakby antyhamletem. Mówi: nie, powstrzymajcie Hamleta, powstrzymajcie zniszczenia świata. Z tego nic dobrego nie będzie, przy całej dwuznaczności formuły katechona, no bo
odraczanie apokalipsy jest jednocześnie odraczaniem drugiego przyjścia, odraczaniem Jerozolimy Nowej, odraczaniem tego wspaniałego, co się ma dokonać przez katastrofę. I jeszcze ostatnie zdanie, bo pewnie bym rzeczywiście nie skończył. I właśnie przygotowując się do tego spotkania trafiłem na jeszcze jedno zdanie w tym esejku Herberta, gdzie Herbert, wiedziony absolutną intuicją gnostyka manichejskiego, mówi: Herbert jest Hamlet jest wspaniały, ponieważ przyspiesza czas, sprawia, że jak najszybciej zmierzamy w kierunku rozwiązania, czyli zniszczenia, czyli apokalipsy. No i to na tym zbudowany jest mój spór z Hamletem, również z Hamletem w sobie. Okej, okay, no nie ukrywam, że pewnego wieczora zadzwonił do mnie Bartosz Szydłowski, już byliśmy prawie na finiszu naszej pracy dramaturgicznej i mówi: wiesz co, byłem wczoraj na Jokerze w kinie, wiesz co, i to jest Hamlet. Znaczy, że czemu my ciągle tak przemy w tą jego uczciwość, czystość, że chcemy tak ocalić tę figurę, a to jest w gruncie rzeczy ktoś, kto przyspiesza apokalipsę, tak? Znaczy, że krótko mówiąc, nasz świat funkcjonuje, jak funkcjonuje, można powiedzieć, coraz gorzej, a w każdym razie nie lepiej. No i być może to, co nas czeka, to jest apokalipsa, nieuchronny jakiś kataklizm. Do niego się zbliżamy, a Hamlet byłby tym, kto go przyspiesza, kto go wręcz prowokuje, bo może jest lepiej zniszczyć i zobaczyć, co będzie potem, niż cierpi status quo. Tymczasem w twoim tekście jest ta figura katechona utożsamionego z politykiem, który być może jest z księciem, być może jest... Z Fortinbrasem. No, tak. Jest jeszcze gorzej, bo językiem katechona mówi też król, mówi też Klaudiusz niestety. Mm-hmm. Wszyscy tam mówią językiem katechona, kłamiąc. Mm-hmm. Ale oczywiście Fortinbras jest tym prawdziwym katechon, czyli ktoś, kto właśnie powstrzymuje, to jest ta tajemnicza figura... Stara się zachować coś, co Hamlet by zniszczył do fundamentu. Tajemnicza figura ze świętego Pawła, prawda? Kogoś, kto powoduje, że paruzja nie następuje, tak? Później. Dobrze. Okej, czyli, że krótko mówiąc, lepszy jest ten świat polityczny, niedoskonały, ale który daje nam jeszcze możliwość trwania, niż to, żeby to teraz gwałtownie wszystko zakończyć. I to jest jeden pomysł na Hamlet. Ja bym potem chciał wrócić jeszcze do tych prawicowych wątków, bo to, o tym też rozmawialiśmy wcześniej, i też autobiograficznych. Natomiast chciałbym zapytać Agatę, bo to rzeczywiście się w fantastyczną sekwencję te teksty układają, o tę inną możliwość, która otwiera się między innymi dzięki lekturze Derridy, ale ja jestem głęboko przekonany, że ona też się otwiera dzięki lekturze Wyspiańskiego. Wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawy moment, gdzie oni się ze sobą stykają, ale może o tym później. I to jest ta możliwość, no, Hamleta, który ani nie jest katechonem, ani nie podtrzymuje status quo, ani nie niszczy po prostu, ale, no właśnie, to nie chcę użyć tego słowa pierwszy, zostawiam je tobie. No tak, w ogóle zaczęliśmy od bardzo wysokiego klucza metafizycznego całą tę dyskusję, ale faktycznie Hamlet jest doskonałym pretekstem do tego, żeby taką fundamentalną debatę przeprowadzić i kilka takich podstawowych pytań zadać. No w końcu to najważniejsze, wydawałoby się oklepane, no ale jednak kluczowe, to be or not to be, jest rzeczywiście podstawowym pytaniem metafizycznym. Być albo nie być, które w zasadzie zadaje sobie każdy gnostyk. I obrońca świata też, tak, Leibniz też, czy tak, jakiś aczkolwiek, być, czy aczkolwiek, być. Aczkolwiek to jest takie pytanie, które pierwotnie wprowadziła perspektywa gnostycka. Manichejizm jest oczywiście częścią gnostycyzmu, który jest znacznie szerszym zjawiskiem. W Polsce katolickiej gnoza jest prawie że nieznana, albo zawsze była bardzo silnie wypierana jako jedna z możliwych postaw duchowych. No przecież do tego stopnia, że kiedy Konrad Mickiewiczowski w Wielkiej Improwizacji podrzuca tą gnostycką hipotezę na sam koniec, żeś ty nie Bogiem świata, ale no właśnie carem, Stalinem, jak potem powie Herbert, no to przecież nie wypowiada tego sam Konrad, tak? Nasz jednak pozytywny bohater romantyczny, tylko sufluje to chór diabłów. Przerywa mu matka i ksiądz. A przerywa. Uniemożliwienie dokończenia tej kwestii, która rzeczywiście wypowiada tą, no, bardzo heretycką, śmiałą
hipotezę, żeś ty nie Bogiem świata, ale carem. No właśnie to jest ta interwencja księdza i matki. Więc w tym sensie w ogóle robienie, wystawianie Hamleta w Polsce ma moim zdaniem taką ogromną szansę ożywienia no właśnie pewnej duchowej debaty, to znaczy debaty, która sięga tych bardzo podstawowych metafizycznych pytań i między innymi przypomnienia tego, czym jest gnostycyzm, albo też czym jest przezwyciężanie gnostycyzmu, o czym być może ta sztuka też jest. Sztuka, która rzeczywiście na początku podsuwa nam postać Hamleta jako gnostyka dość prostego, w którym bardzo łatwo jest rozbudzić hurtowo negatywny stosunek do świata jako takiego. W zasadzie wszelki byt jest zły. Jest zły, ponieważ jest skażony. Żyć to znaczy ubabrać się w grzechu i w nieczystości. To jest niemożliwość istnienia, jaka piękna dusza, tak? To co później właśnie powie Hegel, że gnostyk dzisiaj to jest piękna dusza. Czyli dusza, która nie jest w stanie przejść do działania, ponieważ każde działanie oznacza zanieczyszczenie, kontaminację, skażenie elementem zła. A na to piękna dusza nie może sobie pozwolić. No Hamlet jest taką właśnie pierwszą nowoczesną, piękną duszą, która właśnie rozpoczyna od takiej, można powiedzieć, młodzieńczej, hurtowej negacji świata. Bardzo dobrze o tym pisze Piotr. W swoim wstępie, w ogóle ten katalog powinien być odwrócony, bo to jest tak, że najpierw jest mój tekst, potem tekst Cezarego, a na koniec Piotra. Ja sobie chciałam inaczej, ja lepiej to ułożyć. Należało to czytać właśnie od końca, to znaczy teza Piotra, która mówi gnoza jest okej, jest to postawa bardzo nam potrzebna, więcej takich Hamletów, więcej ludzi, którzy w pewnym sensie gotowi są przyznać się do tego, że są pięknymi duszami i że ten świat wydaje im się po prostu obrzydliwy. Trochę upraszczam, ale powiedzmy, że to w tę stronę zmierza. Wykorzystujesz do tego netniczańskie figury dziecka i lwa, no to są właśnie w pewnym sensie właśnie figury tych takich młodzieńczych, pięknych dusz. Potem właśnie jest tekst Cezarego, który mówi o nie, prawdziwe życie, prawdziwa polityka, to właśnie jest wejście w świat działania, to jest właśnie uznanie dojrzałe, że jak to ostatnio powiedział Barack Obama, the world is messy. A Barack Obama powiedział to właśnie pod adresem młodocianych, lewicowych, pięknych dusz i tak zwanej woke culture, czyli kultury czujności, która wszędzie właśnie ściga. Kultury właśnie Hamleta, która wszędzie ściga jakieś niegodziwości, niesprawiedliwości i usiłuje się ich pozbyć. Tekst Cezarego jest zupełnie właśnie jak taka interwencja Baracka Obamy mówiąca world is messy and will always be. Świat jest zabałaganiony i zawsze taki będzie. I właściwie próba oczyszczenia go całkowicie jest jednoznaczna z próbą zniszczenia go. Gnostyk, kiedy już przechodzi do działania, a to jest również sytuacja Hamleta, który po wielodniowym hamletyzowaniu, czyli zastanawianiu się być czy nie być, działać czy nie działać, w końcu decyduje się działać i robi co? To sprowadza absolutną apokalipsę, tak? Zamiast tak naprawdę oczyścić stan dworski, stan dworu duńskiego, tak naprawdę doprowadza do jego destrukcji. To jest oczywiście figura gnostyka w działaniu, czyli kogoś, kto zaczyna jakby z intencją oczyszczenia świata, a niech nieuchronnie kończy jego destrukcją, czyli właśnie apokalipsą. No i teraz tak. No właśnie, bo już się bałem, że zakończysz na tym. Nie. No oczywiście. Oczywiście Hegel nie byłby Hegelem, a Derrida nie byłby Derrida, gdyby pośród tych prostych dualizmów, tez i antytez, nie próbowali znaleźć jakiejś ciekawej mediacji, która jednak pozwoli sprawę ruszyć trochę do przodu, trochę przynajmniej zażegnać spór między gnostykiem a katechonem, albo powiedzmy między Mesjaszem głoszącym ruchu paruzję, a wielkim inkwizytorem. To jest jedna z bardziej takich poważnych figur katechonicznych Dostojewskiego, który oczywiście pierwsza rzecz, jakoby zrobił, to tego Mesjasza Jezusa wsadziłby do więzienia, tak? Uniemożliwiając właśnie drugie przyjście. Otóż
w ujęciu Delidy figura Hamleta jest swojego rodzaju szansą. Ale właśnie nie szansą w tym sensie jako tego gnostyka w działaniu, który tak naprawdę życzy światu zniszczenia zgodnie z hasłem niech zginie świat, byleby królowała sprawiedliwość. Tam na czym innym sprawa polega. Sprawa polega na tym, że żeby wyzyskać ten czas hamletyzowania, czyli ten czas, w którym Hamlet nie wie co zrobić, kiedy właśnie wydaje się najbardziej rozmemłany, jest takim właśnie protoegzystencjalistą, snuje się po scenie, wszystkich zanudza, a już najbardziej daje się w kość tej nieszczęsnej Ofelii. Żeby właśnie wykorzystać ten czas jako ten czas rozpojony, który dosyć dosłownie żeście właśnie przetłumaczyli jako kość, który jest tą kością wyłamaną w stawie. To barańczak jest. Ja wiem, że to barańczak. Ale w tym... Mam dużo wątpliwości. Co ale z drugiej strony, jak Derrida tam podaje różne przykłady francuskich tłumaczeń, to mi się wydaje, że ta intuicja barańczaka znajduje się wśród tych lepszych. Bo jest tam ten moment rozswojenia, prawda? Kość się nastawia, ale okej, to tak. Może zbyt techniczny. Tak, znaczy, nie. To jest bardzo literalne, ale też bardzo obrazowe. Czas, który jest kością wyłamaną w stawie. No to jest właśnie taki czas, który nie może iść. Tak? To jest taki czas, który dokładnie jak Hamlet, po prostu gdzieś się rozlewa w jakąś taką boczną uliczkę. Jest czasem bez decyzji. Ani nie jest... No nie biegnie po prostu, no bo jak ta złamana noga po prostu nie może biec, nie może iść. Jest czasem, który stoi. Jest czasem, który stanął. I teraz uwaga. Jednym z, można powiedzieć, że oczywiście Hamlet przedstawia to jako taki czas anomiczny, czyli czas zły, no właśnie czas, który jest czasem bezprawia, jakiegoś interregnum, no właśnie czasu niewiadomej. Ale czas, który stanął, jest również jednym z pozytywnych określeń czasu mesjańskiego. We wszystkich, i to oczywiście Derrida, który bardzo świadomie nawiązuje do tradycji żydowskiego mesjanizmu, przypomina te teksty, w których czas mesjański określany jest właśnie jako ten czas sabatu, czas, który stoi, czas, który już nie biegnie, nie płynie, nie idzie, w którym w pewnym sensie nie ma już nic do zrobienia i który pokazuje jakby pozytywną stronę tego momentu anomicznego. I to, o co chodzi, to jest to, żeby po prostu pokazać Hamleta jako taką postać mesjańską, właśnie ani gnostyka, ani katechona, tylko jako właśnie postać mesjańską, która potrafi wydobyć coś pozytywnego z tego czasu, który się wymknął zwykłemu kalendarzowi. Jak powiedział Bruno Schulz, jest właśnie takim 13 miesiącem w kalendarzu, tak? Jest jakimś takim czasem dodanym, w którym no właśnie, można by wprowadzić pewną cezurę, coś zmienić naprawdę radykalnie. I taką próbą, którą zdaniem Derridy Hamlet podejmuje, ale która w końcu jest próbą nieudaną, to jest próba wyłamania się pewnej logice zemsty. Czyli takiemu czasowi cyklicznemu, w którym właściwie czas teraźniejszy jest zupełnie złapany w sidłach przez czas przeszły, ponieważ służy tylko temu, ażeby zadośćuczynić krzywdy już kiedyś dokonane. Czyli jakby powiedział Herbert Sow w ojczyźnie rachunki krzywd i cała teraźniejszość służy tylko i wyłącznie temu, Obroniewski, sorry, ale Herbert to powtarzał. cała teraźniejszość służy właściwie temu, żeby te rachunki tych przeszłych krzywd, żeby im zadośćuczynić. I to jest jakby jedyny sens czasu, który ma iść, który ma biec, pozornie w przód, tak naprawdę zawsze tylko obsługuje przeszłość. Zawsze tylko jakby zawraca w stronę tych widm, tych martwych widm, które ciągle mają rząd dusz. Więc hamletyzowanie Hamleta jest taką możliwością wyłamania się poza ten cykliczny czas. Właśnie złamania tego prawa zemsty, wyjścia poza ten cykl. To, że mu się nie udaje, jest oczywiście wielką klęską, ale w tej próbie, ażeby już się nie mścić, żeby nie posłuchać głosu ojca, jest właśnie coś mesjańskiego. Okej, bardzo za to dziękuję, bo wydaje mi się, no, że to jest w ogóle taki trop
dla nas wspólnie z Bartoszem istotny, to jak opisać relację Hamleta z duchem ojca. No i u nas ten zabieg jest, ponieważ niestety nie widzieliście spektaklu, więc opowiem, no, duchem jest małe dziecko. I to jest coś takiego, co wydaje mi się istotne, że przeszłość woła do nas cały czas o sprawiedliwość. Prawda? Mamy całą tragiczną, nie wiem, choćby w Polsce historię kolejnych traum, klęsk, zdrad. Cały ten mrok woła o to, żeby do nas, żebyśmy, można powiedzieć, dokonali zemsty, tak? Zadośćuczynili, ale to de facto się utożsamia z zemstą, prawda? Że, krótko mówiąc, przeszłość chce, żebyśmy ją kontynuowali. Natomiast być może jest tak, być może i rzeczywiście temu dziecku, temu duchowi Hamlet się opiera. I to jest fantastyczne, prawda? Że cały Elsinor jest zakładnikiem tej przeszłości, nieważne po której się stronie jest tego aktu wzajemnej destrukcji, to jest się jego częścią, prawda? Tego wymierzania sobie sprawiedliwości, właśnie tak pojęte jako zemsta. Natomiast, że Hamlet nie chce w tym brać udziału. I to jest dla mnie coś no, niezwykle cennego, niezwykle dzisiaj brakuje czegoś takiego. Natomiast wprowadziliśmy to dziecko też z taką intencją trochę też u Derridy, że to nie chodzi o to, żeby ten głos przeszłości zupełnie olać, tylko żeby inaczej go usłyszeć, że w tym może być głos o to, żeby zrobić wreszcie to, co się nigdy nikomu do tej pory nie udało, prawda? I co też tych ludzi zniszczyło. Więc to takie moja impresja, trochę też w kontekście spektaklu. Natomiast mam pytanie do Cezarego, bo ty bardzo mocno podjąłeś tę kwestię polityki. Jakkolwiek nie byłaby ona brudna, to jest ona jednak złem koniecznym. Mówiłeś o tym, że wszyscy lubimy jeść parówki, nie chcielibyśmy patrzeć, jak to się robi za Bismarckiem, prawdopodobnie z polityką. Niewielu z nas chciałoby widzieć, jak się to robi, ale każdy z nas chce z tego jakoś korzystać, prawda? No ten ponury dowcip pisania tego z punktu widzenia Fortuny Rasa. Ale chciałbym ciebie zapytać, bo wydaje mi się, że to, co Agata powiedziała i to, co jak rozumiem Hamleta, to jest to trochę odmowa wobec świata polityczności też z jego strony, który jest oparty na zbrodni i na zemście, czyli na tym kontynuowaniu ciągle przeszłości, prawda? I są jakieś rachunki krzywd być może pomiędzy Hamletem i jego bratem, to jest niedopowiedziane, ale czuć tam ten cały bagaż tej przeszłości, która jest kotłem zbrodni, kołem zbrodni, tą sansarą. I teraz pytanie jest takie, no rzeczywiście uważasz, że lepsza jest polityka oparta na tym resentymencie i zemście niż powiedzenie nie biorę w tym udziału, czy też jesteś przekonany, że politykę można jakoś reformować, że można nie w trybie jakiegoś mesjańskiego przełomu, który przyjdzie raz na zawsze, ale że jakimiś małymi krokami, że można politykę cywilizować, że można wprowadzać w niej, uobecniać w niej chociaż śladowo ten właśnie mesjański wymiar, jakiegoś innego wymiaru sprawiedliwości. Jak o tym myślisz też jako z całego swojego doświadczenia? Z całego swojego doświadczenia to jak agent Mulder i agentka Scully chciałbym wierzyć. Tyle powiem z całego mojego doświadczenia. I jeszcze jedna drobna uwaga metodologiczna, zanim odpowiem. Otóż, bo Agata jest dialektyczna, ty też do dialektyki wzywasz, a ja jestem więźniem aporetyczności. Ponieważ przyznaję rację Agacie, chciałbym wierzyć, że istnieje synteza, że to się da przepracować, to i tak jedyne, co jestem w stanie zrobić, to zbliżyć do siebie oba bieguny aporii. Doprowadzić do drgania aporii, ale to jest moje największe zbliżenie. Ja jednak jestem gdzieś pomiędzy wami. Tak największe zbliżenie do dialektyczności, jakie ja potrafię zrobić. I z tej perspektywy opowiem pewną historię o tej polityce. Znaczy, jeszcze jedna uwaga dotycząca samego Hamleta. Tak jak go sobie na świeżo dzięki tobie przeczytałem. Tam jest ten początek, gdzie jest wyraźnie powiedziane, a jeśli duch ojca jest złym duchem, wręcz Szekspir mówi paroma postaciami, on przecież zniknął z pianiem koguta, a pianie koguta odpędza złe duchy. Sam Hamlet jeszcze ma w pewnym momencie wątpliwość, czy jesteś dobrym duchem, czy złym duchem. To jest zły duch, to jest duch zemsty, to jest duch żiraldowskiego kręgu ofiarniczego,
I powiedziane jest nawet, Chrystus odpędza takie duchy. To jak na Szekspira, który taki believer wcale nie jest, to jest bardzo mocno powiedziane, prawie jak że Girarda. Musicie przerwać krąg ofiarniczy, a Hamlet ulega, absolutnie bez reszty ulega. Wraca i mówi tak, właśnie nie mówi nie niestety, mówi nie oczywiście niesprawiedliwości prostej i prawdziwej. Nikt z nas, no, ciężko się oprzeć, jak się widzi Klaudiuszy i nawet matki i różne inne osoby, które używają argumentów konserwatywnych, żeby ochronić swoją zbrodnię. Dobrych konserwatywnych argumentów, jak tam używają, żałoba musi minąć, świat trzeba uratować, żeby osłonić zbrodnię i korzystanie z owoców zbrodni. A biograficznie to proszę sobie wyobrazić taką sytuację. Nie mówię o sobie, mówię o figurze bardzo częstej w latach 90. Bo ja wyrastam z tej części pokolenia, która miała trzech świętych, wszystkich gnostyckich manichejczyków. I rozwijała się w duchu tych trzech świętych w latach 80. i to zostało w większości z nas do dzisiaj. Tych troje świętych to był Zbigniew Herbert, Józef Mackiewicz i Simon Weil. Oni łączyli perspektywę metafizyczną i lokalną, doczesną, polityczną. Przychodził Herbert, mówił, nie wybaczymy, każdym wierszem mówił, życie jest obrzydliwe, kobieta jest straszna, bo ona uosabia życie. Ten okropny wiersz, wspaniały, ale okropny, no to nas mizoginów zrobiło masowo w latach 80. tych chłopców mizoginów. Wiersz o jedwabnej duszy. Patrzę kobieta mi tam mówi o duszy, patrzę w głąb tej duszy i widzę w środku jedwabne pończochy. To młodsi nie wiedzą, co znaczył w PRL-u dobre pończochy. Już od mojego wieku do starszych wiedzą. W prologu jest to wspaniale ustawione. Pamiętają Państwo z napisu taki wiersz, no mogę go przeczytać, ale może to niekonieczne. Gdzie rzeczywiście jest on, który mówi nie mogę się opędzić od pamięci, jestem tym Hamletem. Ciągnę tych wilków, tych żołnierzy wyklętych za sobą. Ona mówi, pokłódź się i chór mówi, w nowy strumień życia wstąp, jest tylko ziemia i pory roku nad nią są. To jest monstrualnie wspaniałe, to nawet Miłosz zazdrościł tego fragmentu. Herbert, to nawet czasem się myliliśmy, czy to Miłosz, czy to Herbert. To jest takie mocne. I drugi to jest Józef Mackiewicz, który przychodzi i mówi, wy jesteście wychowani w norymberskim micie, a wiecie w Norymberdze, kto był sędzią ze strony radzieckiej, tych nazistów, tych od Holokaustu? Był sędzia, który przez 20 lat skazał na śmierć parę milionów osób, był sędzią w procesach moskiewskich, był sędzią wysyłającym całe kategorie ludzi na zabicie. Równie dobrze Ribbentrop mógł sądzić tego sędziego, gdyby inaczej się potoczył los historyczny. A wiecie, kto był głównym prokuratorem ze strony radzieckiej w procesie? Rudenko, który był też oskarżycielem w procesie 16. I też przez 40 lat bycia stalinowskim prokuratorem wysłał miliony ludzi na śmierć, do obozów. I teraz my sobie siedzimy, a niektórzy z nas są dziećmi rodziców partyjnych, mają wujów, którzy zrobili karierę w służbach, w wojsku i są Hamletami. To oczywiste, czym się staniemy. I do tego dochodzi jeszcze wielka Simone Weil, której zdjęcie woziłem z Krakowa, jak tamte bibuły przewoziłem, bo takie piękne zdjęcie było w tym wydaniu paryskiej kultury, gdzie jest taki bardzo złośliwy i właśnie antyhamletowski wstęp Czesława Miłosza, która mówi, że ona jest tak anielska, że to nie jest mój bohater, ta Simone Weil. Wiedzieliśmy, co on mówi, strasznie się ci, którzy się zakochali w Simone Weil, która mówi, nie ma żadnej sprawiedliwości dla świata stworzonego. Chciałabym być nawet chrześcijanką, no ale przecież Katarzy, ale przecież Żydzi, ale przecież... I każdy, ona ma piękną uwagę na temat Hitlera, który chodzi po Wiedniu i ona mówi, że nie było sposobu, żeby ten człowiek wtedy wykluczony, wtedy czołgający się, wtedy nabywający resentymentu wśród tych rzymskich budowli Zachodu, żeby nie stał się tym, czym się stał. No to są straszne zdania, cały czas mówiące nie stworzonemu światu. I teraz jak to, co robiliśmy z polityką z punktu widzenia gnostyckiego, to, co do tej pory niektórzy z nas robią z polityką, jest aktem oskarżenia Hamleta. To jest geneza prawicowej inteligencji dzisiaj. Hamlet mówi,
duch ojca wątpi, czy ja będę pamiętał. Ja nigdy się nie uwolnię od pamięci. Mamy tutaj Instytut Pamięci Narodowej, to są Hamleci. Oczywiście potem stajemy się cynkami, nihilistami, pamiętamy razem ze Stanisławem Piotrowiczem, no bo świat nas jednak wciąga, ale gnostyka, dopóki się nie uwolni od tej gnozy czysto manichejskiej, czysto niszczącej, czystego Hamleta, dopóki z siebie nie wypędzi, a tego prawie nie sposób zrobić, to on wejdzie w świat polityczny, ale już tylko jako nihilista. Gotów już na wszystko, no bo wiadomo, że cały świat jest zły, no to... To jest to drganie Apoli, z którego ja sam nie potrafię wchodzić. I stąd to. Ja kiedyś w takim wywiadzie powiedziałem, że rzeczywiście z emigracji wróciłem, należałem do tej najtwardszej strony. Okrągły stół, kłamstwo. Zapytajcie Hamleta, co to jest, kto tam siedzi. Trzecia Rzeczpospolita, kłamstwo. Wracam w 92 i biegnę przez planty tutaj, no bo ja w 80 latach tu studiowałem, biegnę przez planty, przez prawo, bo tam z narzeczoną się chcę spotkać jak najszybciej. I podchodzi do mnie milicjant, jeszcze ciągle, chyba, albo już policjant, nieważne. Ja od razu taki spięty, no bo poprzednio to się tylko widział milicjantów z pałkami w kaskach. A on mówi takim tym, pan przez ten trawnik przebiegł, nie trzeba niszczyć tego, co jest. Nic nie brałem, naprawdę. Dostałem takiego antyhamletycznego, no jeszcze ten milicjant. I zapamiętał to jeszcze ten milicjant. Ciągle mi o tym opowiadał. I teraz co ja z tym wszystkim mam zrobić? I teraz Agata mówi dialektyka, praca, przetem. I ja mówię, ona ma rację, natomiast ja sam poza drganie Apoli się nie uwolnię. No to mniej więcej. Czyli tak naprawdę nie wiesz, co zrobić z tą polityką. Trzeba pracować, trzeba być kompromisowy, trzeba. Okej. Ja powiem tylko. Mówi były Hamlet. Trzeba bronić korporacji przed hakerami, mówi były haker. Bo trzeba oczywiście pilnować standardów. To nie jest zgoda na pełen nihilizm. Tak jak gnostyk się zgadza. Ja nie chciałbym się tak zgadzać, jak moi przyjaciele dawni. Zgadzają się na Piotrowicza w imię pamięci hamletycznej. Nie chciałbym się tak zgadzać na katechona, jak się nawet zgodziłem w tym tekście. To było celowe podrasowanie z autorytetem. No, stanąłeś po stronie Fortinbrasa, czyli tych swoich kolegów, prawda? Którzy robią porządek. Nie, stanąłeś... Oni nienawidzą Fortinbrasa deklaratywnie. Dobrze. Myślę sobie tak, że... powiem trochę anegdotycznie o tym, jak umawialiśmy się na tekst. To zaczęliśmy rozmawiać o tym apokaliptycznym, gnostyckim Hamlecie i się tak okazało, że okej, mówimy cudnym językiem do pewnego momentu, bo nagle ty mówisz o tych latach 80., mówisz o Herbercie, mówisz o tym pokoleniu i myślę sobie, a ja bym chciał to wszystko dzisiaj odzyskać, to znaczy chciałbym inaczej, znaczy chciałbym bronić tej perspektywy w sytuacji, którą dzisiaj mamy. Znaczy dzisiaj mam wrażenie, mamy politykę opartą na resentymencie, mamy taki spór, który w gruncie rzeczy jest chocholim tańcem w moim przekonaniu. Wszystkich opcji jako zakładników ducha ojca. No i dla mnie myślenie o Hamlecie jest zadawaniem sobie pytania, czy w tym świecie, tak straszliwie zdominowanym przez przeszłość, tak potwornie gdzieś w tym kole zemsty zamkniętym, czy tutaj jest możliwy ktoś taki jak Hamlet? Czyli ktoś, kto chce powiedzieć, nie chce w tej grze uczestniczyć. Ja mam wątpliwość w ogóle trochę z taką interpretacją Hamleta, że on się radykalizuje. Tylko że to nie jest jego proces wewnętrzny, ale to jest też wynik tego odbijania się od świata. Znaczy, że światem synodu coraz intensywniej Hamleta osacza, coraz bardziej go prowokuje, coraz bardziej nie chce uszanować jego inności. Mówi, będziesz elementem tej naszej gry, wtedy jesteś dla nas z naszego świata. Jak długo nie sprowokujemy cię do zbrodni, tak długo jesteś dla nas niebezpieczny. Jeżeli na to się zdecydujesz, to grasz w naszą grę i to jest w gruncie rzeczy nasz cel. I teraz dla mnie pytanie jest takie, czy kiedy myślę o Hamlecie, czy w dzisiejszym świecie tego polsko-polskiego sporu
jest możliwa, to jest pytanie do Agaty, jest możliwa taka postawa, w której ja mówię, nie gram w waszą grę, ja mam swój pogląd, ale ja się nie zapisuję do żadnej stajni, ja idę swoją własną drogą, ja mam prawo mówić rzeczy politycznie niepoprawne i wierzę, że to jest ważne. Czy taka postawa jest do obrony? Ja myślę tu konkretnie, jestem bardzo wstrząśnięty, wzburzony tym ostatnio taką falą hejtu, która ciebie też dotknęła. Chciałbym to, żeby to też tutaj powiedzieć, żeby to wybrzmiało, tak? Dla mnie osobiście jest to skandaliczne, ale to jest też coś, co wpisuje się w mój sposób myślenia o Hamlecie. Tak? Że dla mnie trochę jesteś dzisiaj takim Hamletem, czy przez krótki moment się nim stałaś. I teraz, czy nie czujesz, że świat po prostu dzisiaj jest tak skonstruowany, tak zamknięty jest w tym kole zbrodni, czy w kole zemsty, w kole nienawiści, że on po prostu musi te takie figury niszczyć i musi je eksterminować? Czy da się z tego wyjść w jakiś sposób? Znaczy, strasznie ci dziękuję, jeśli uważasz mnie za jakąś figurę Hamleta, no to ja wprawdzie usłyszałam o sobie, że jestem Trumpem polskiej humanistyki. No już chyba gorzej upaść nie można. Natomiast rzeczywiście tak rozumiany Hamlet jest ciekawą figurą i to jest deridiańskie. To znaczy Derrida rzeczywiście, dopóki Hamlet jednak nie ulega, nie zapominaj, nie ulega, póki hamletyzuje, jest bardzo wartościową taką figurą, no anomiczną, czy wręcz antynomiczną, zaburzającą cały ten porządek, w dużej mierze oparty na konspiracji, czyli takim cichym przyzwoleniu na zbrodnię założycielską. Tak? A tutaj można powiedzieć, że mamy teraz taki porządek, bardzo moim zdaniem niebezpieczny, który polega na tym, że już upadł w ogóle jakikolwiek uniwersalizm, i mamy właściwie już tylko takie podzielone porządki plemienne, które właściwie pielęgnują bardzo sztywne poczucie własnej tożsamości, połączone z ogromnym potrzebą nienawiści wobec innych tożsamości. W związku z czym jakiekolwiek odchylenie od tej tożsamości bańki plemiennej jest traktowane jako no właśnie odstępstwo, zdrada, wyjście, no właśnie taka na takiej zasadzie, no właśnie nieuczestniczenie, tak? Które teraz w ogóle uważane jest za jakiś straszny grzech. No i w tym sensie rzeczywiście taka figura, tutaj mi się z kolei Bartleby przypomina, który też przez innego współczesnego myśliciela, współczesnego Derridzie, George'a Gambena, jest też uważany za jedną z postaci mesjańskich, mówił I prefer not to, tak? Wolałbym nie, na wszystko, tak? Wolałbym nie, albo żeby sprowadzić to bardziej na ziemię, jak Groucho Marx, whatever it is, I'm against it, tak? Cokolwiek to jest, jestem przeciw, tak? Końskie pióra. Wspaniała aria po prostu, whatever it is, I'm against it. Więc rzeczywiście takie figury są potrzebne. Zwłaszcza w dzisiejszym czasie takiej niwelizacji, takiej straszliwej urowniłowki w ramach tych bańek. Między innymi właśnie po to, żeby zaburzać zasady prostego uczestnictwa, żeby przypominać nam, że w ogóle nie o to chodziło, tak? To znaczy jesteśmy po to ludźmi, żebyśmy byli jednostkami, żebyśmy byli wolnymi jednostkami, żeby właśnie po to te 2000 lat ponad 2000 lat temu powstały te wszystkie religie osiowe, judaizm, chrześcijaństwo, następnie buddyzm, żeby nas od tych plemiennych tożsamości uwolnić, a tu proszę, tak? Po tych 2000 latach, no, to się zwija, ten uniwersalizm, jednocześnie indywiduacja się zwijają i wraca to jakieś takie uczestnictwo oparte na jakimś nienawistnym rdzeniu. I tu masz rację, Elzynor jest czymś takim i Hamlet w tym sensie jest taką figurą I prefer not to i w tym sensie ciągle mesjańską. Ale jest też jedna ważna rzecz, to już jeśli chodzi o tą politykę, tak? Jeśli już mamy mówić o jakiejś, jak sensownie robić politykę w takiej sytuacji, w co jeszcze możemy wierzyć? No, nieprzypadkowo, żeście przywołali ten hymn pokolenia, czyli Imagine.
który jest prostym, niewzruszającym hymnem, który w zasadzie od zarania nowoczesności, czyli od czasów proroctwa Joachima da Fiore, bo to jest XII wiek, Franciszkanina z XII wieku, który zapowiedział nadejście ery nowoczesnej, nowej ery, która będzie wolna od hierarchii, krajów, kościołów, nawet od pojęcia Boga i w której po prostu zapanuje nowa epoka chrześcijańska jako epoka powszechnej równości i przyjaźni. To, co wypowiada ten hymn Imagine, to jest dokładnie to samo, tylko po prostu w słowach pokolenia 68. Ale też pokazujący, że to jest to marzenie, które tkwi u podstaw przemian nowoczesnych i które jest tym, co najlepsze, tym ciągle jeszcze moim zdaniem niezagasłym rdzeniem nowoczesnej polityki. Tego, co jest najlepsze w reformie liberalnej. Tego, co najlepsze w ogóle w myśli liberalnej i demokratyzacji, która nie byłaby możliwa, gdyby nie to proroctwo. Myślę, że zupełnie religijnego pochodzenia. Ofelia niestety umiera, wypowiadając to proroctwo, w takim właściwie kapryśnym geście pięknej duszy, tak? Na tej zasadzie, że no cóż, to się nigdy nie zrealizuje, wobec tego wolę umrzeć, ewakuować się z tego wiecznie skażonego świata, niż zrezygnować z mojego marzenia. Ale jednak może moim zdaniem rasowy polityk, ten, który tak już po heglowsku zniósł w sobie i Hegla, i Ofelię, ale i Klaudiusza, i Fortinbrasa, i ma te wszystkie postaci w sobie, to jest prawdziwy polityk nowoczesny, który nadaje temu marzeniu prawdziwie praktyczny kształt i nigdy z tego nie rezygnuje. Widzisz takich polityków? No, w historii tak, jak najbardziej. To znaczy uważam, że w tej chwili rzeczywiście mamy deficyt polityków z wizją, choć wcale nie uważam, żeby było tak źle. Nasi współcześni politycy przybierają albo postać gnostyków, apokaliptyków, albo postać nadmiernie katechoniczną, powiedzmy jak Donald Tusk, który chyba się sam do tej figury wręcz przyznaje. Ale mamy też takie postacie jak na przykład Merkel, o której nikt nie mówi, że to jest postać mesjańska. Ale jeśli spojrzeć na jej politykę, ona bardzo konsekwentnie realizuje tę taką spokojną, praktyczną syntezę prawdziwej polityczności, jednak z jakimś niemalże utopijnym celem, jakim jest Zjednoczona Unia, będąca instytucją przede wszystkim sprawiedliwą. Choćby jej polityka wobec uchodźców, która właściwie, no właśnie, kosztowała ją utratę władzy, pokazuje, że to jest polityk idealistyczny. Ciągle jeszcze takich mamy. Więc tu z drugiej strony właśnie z kolei mam problem, bo taki młodociany Hamlet też mamy mnóstwo. Otaczają nas te milenialsie piękne dusze, które w takim prostym geście po prostu mówią, I prefer not to, prawda? Wolałbym nie uczestniczyć w tym wszystkim, bo to brudne, bo to złe, tak? Bo świat jest zbyt zabałaganiony. Ja wspomniałam tego Bartlebiego, dlatego że to było 5, 6, 7 lat temu, może też to pamiętasz, uczestniczyliśmy przecież razem chyba w takiej dyskusji, którą zorganizował Grześ Jankowicz wobec manifestu pokolenia. On wydał wtedy taką, a może wtedy nie było, wydał taką książkę będącą manifestem pokolenia, pisał tam on, też Sylwia Hutnik i kilka jeszcze innych postaci właśnie tej generacji, która nosiła tytuł Wolałbym nie, tak? Która rzeczywiście wprost odnosiła się do tego manifestu Bartlebiego. Ja bym wręcz powiedziała, tego typu hamletyzowania jest wręcz za dużo i to jest za łatwe. Ja myślę o tym Bartlebim, to też jest inspiracja nam bliska, ale mi się przypomina drugi tekst, najsłynniejszy komentarz oprócz Agambena, czyli Deleza, no, który mówi o tym wręcz, że jest takim niespełnionym mesjaszem Ameryki, prawda? Znaczy, że Bartleby jest spoza polityczności,
ale jednocześnie jest kimś, kto prowokuje inny porządek społeczno-polityczny, ten, w którym nie ma, że jest po stronie tego, co mówisz, świata, podmiotów, które są równe rzeczywiście, gdzie nie ma takiej paternalistyczno, jakiejś, nie wiem, edypalnej czapy na tym wszystkim, tak? Że w tym jest też marzenie o innym świecie. Tak, tylko chodzi o to, żeby to nie był antyświat, który po prostu niesiemy w głowie jako piękne marzenie, po czym umieramy jak Ofelia, prawda? Z tym marzeniem niespełnionym wiecznie, tylko sprawiamy, żeby to marzenie zaczynało pracować. Tak? No to jest właśnie idea Hegla. Hegla, który ogląda rewolucję francuską, jest absolutnie przerażony czymś, co nazywa furią zanikania. Tym, że się właśnie piękne dusze, czyli gnostycy, dorwali do działania. I co robią? Nie zmieniają świata na lepsze. Niszczą go. Wyłącznie go niszczą. Wszystko ulega absolutnej destrukcji. Ale jednocześnie towarzyszy im to utopijne marzenie. Wolność, równość, braterstwo. Joachim da Fiora, tak? Więc cały system Hegla, fenomenologia ducha, jest wymyślona po to, ażeby politykę uczynić taką właśnie dialektyczną domeną, gdzie ta iskra marzenia zostaje jakby wpuszczona w tryby. Tryby zwykłego, codziennego politycznego mechanizmu, gdzie zaczyna pracować, gdzie po prostu zamiast dążyć do zniszczenia niesprawiedliwych, feudalnych instytucji, wprowadzamy nowe demokratyczne instytucje, ale jako instytucje, a nie jako właśnie taki efemeryczny chaos bezpośredniej demokracji i rewolucyjnej wspólnoty, który trwać może tylko 5 minut, tak? Ten czas rewolucji, jak mówi Hannah Arendt, trwać może 5 minut. A potem albo wszystko niszczymy, albo wracamy do swoich codziennych zajęć, jakby nigdy nic. No więc to właśnie, o czym mówił Cezary, nazywając mnie dialektyczką, tak? Ja tak samo czytam Derridę, jego dekonstrukcję, jako próbę właśnie wpuszczenia tego marzenia jako swojego rodzaju, no takiego ognia, który jednak będzie pracował, tak? Będzie tą maszyną parował, tym reaktorem trwałych zmian politycznych. Jednak jakoś pojętego postępu. No. Myślę, że jeszcze wrócimy za mną do tego, natomiast inna rzecz przychodzi mi do głowy też. Chciałbym o to, Cezary, ciebie zapytać, bo w wywiadzie, który Agata Bielik-Robson, tu obecna, Agata udzieliła Soczyńskiemu ostatnio, o którym jest tak głośno w ostatnich dniach. Nie wiesz dlaczego, no ale właśnie ja bym chciał o to zapytać, bo to jest jakoś też symptomatyczne dlaczego. Znaczy, chciałbym ciebie, Cezary, o to zapytać, bo tam się pojawia taka mocna teza, że współczesna dzisiejsza władza polska jest oparta na resentymencie, na odreagowaniu, na wykluczeniu właśnie w okresie wczesnej transformacji, które no, było brutalne, ale ono było i ono nie jest bez wpływu na to, jak dzisiaj oni uprawiają politykę, że to jest polityka zmierzająca do odreagowania, do zemsty. No i że tego nie rozumie młoda polska lewica, która próbuje na różne iść, rozumiem, ustępstwa czy deale, prawda, z tą władzą. I teraz chciałbym ciebie, Cezary, zapytać, was obojga tak naprawdę, tylko od ciebie chciałbym zacząć. Czy wy widzicie ten resentyment? Znaczy, ja sobie tak od razu pomyślałem, jeżeli jest coś takiego w tych postawach młodolewicowych, to może za tym też się kryje jakiś resentyment, że jest jakaś złość na i poczucie, nie wiem, no, wręcz chęci jakiegoś odreagowania na porządku, który się ukształtował w czasie transformacji. Są to często przecież dobrze wykształceni ludzie z rodzin, które są w dużym stopniu z elit, z klasy średniej, a mają w sobie jakąś taką nieskończoną niechęć do tego, co się przez te 30 lat w Polsce wydarzyło, że cała ta polityka proeuropejska, ale też te reformy, okej, okay, może przesadnie neoliberalne, tak, ale które jakoś tam zmieniły ten kraj, że to było samo zło. I chciałbym zapytać, z czego to twoim zdaniem wynika, krótko mówiąc? Bo o ile resentyment prawicowy rozumiem, łatwo go wytłumaczyć tym, o czym pisze Agata, że to naprawdę były pewne też błędy wykluczania, sekowania tych środowisk, to skąd wynika ta radykalna negacja ze strony młodej lewicy?
To mnie bardzo ciekawi, bo jest tam wielu ludzi, przecież, których uważam za bardzo dobrze wykształconych, bardzo inteligentnych i tak dalej, i tak dalej. A mimo wszystko idzie to w tak skrajną negację tego wszystkiego, co się skończyło w Polsce wraz z Platformą. Niestety nie jestem najlepszym odpowiadającym, czy najlepszym adresatem tego pytania. Ja rzeczywiście więcej wiem o resentymencie prawicy, bo przeszedłem tę drogę w dużej części. Już o kompleksie Hamleta mówiłem, a moment resentymentu też się tam pojawia, ale jak, ponieważ sam użyłeś tropu Niczańskiego w swoim tekście, wiesz doskonale, co Nietzsche sądził o resentymencie, jak widział w tym pewien problem zupełnie podstawowy. On by pewnie nawet do terapeuty nie posłał. On w ogóle uważał, że więzień resentymentu jest skazany na zawsze. On będzie przywoływał moment represji, będzie ciągle niewolnikiem tego przywoływanego pana, nawet jak już tego pana dawno nie będzie. Ryszard Legutko, świetny wykładowca młody, który jak przyjechałem do Krakowa na filozofię poza polonistyką, to był naprawdę słońcem. I świetny pedagog, i świetnie oczytany. Przechodził z anglistyki, gdzie się zajmował koleżanką Emily Dickinson, moją ulubioną poetką anglosaską. Też chodziłem na jego seminarium. Właśnie. I oczywiście traktowany jak pies czasami. To słynna deklaracja Ifis Pan bodajże, że jest antysemitą. Jak spierał się dość ostro z Baumanem, ale nigdy nie z tej pozycji. Potem go oczywiście przepraszał Richard, który był wtedy dyrektorem i teraz też jest. Jeszcze parę innych tych, ale miał charakterologiczną pewną potrzebę. Zdzisław Krasnodębski, podobnie czasami traktowany, też wchodzący z bardzo dobrym potencjałem, a stają się więźniami resentymentu kompletnie. Obaj antyinteligenckiego, przeciwko tej klasie, która ich w pewnym momencie nie doceniła, jako więźniowie resentymentu po pierwsze budują sobie własny dwór, który ma tylko kult przedstawiać, żadnych dyskusji z nimi nie prowadzić. Ma się tylko przed nimi czołgać. Różni ludzie od Pawła Lisickiego po tam Cichockiego i innych chętnie im taki dworek robią, bo to już jest czysta polityka, a ich to nadal nie leczy. Oni dzisiaj są jeszcze większymi ofiarami resentymentu niż byli kiedyś. Nie ma już w nich śladu tego gigantycznego wyposażenia intelektualnego, które mogli użyć. W pewnym momencie trzeba po prostu albo stać się więźniem resentymentu, albo się w jakiś sposób nad tym zapanować. To też była odpowiedź niczego. Nie miał żadnej lepszej odpowiedzi na to. Ale to jest historia tylko tego boju wewnątrzinteligenckiego. Oni zostali źle potraktowani przez ówczesnych zwycięzców, teraz ich ówcześni zwycięzcy już gryzą ziemię, a nadal ja pojechałem do Strasburga kiedyś w czasie posiedzenia Parlamentu Europejskiego i tam Legutko występował w imieniu tej swojej frakcji, wystawiony przez Anglików, którzy patrzyli, żeby ten Polaczek poobrażał Merkel i Hollanda. Legutko to robił. Nie dbał o to, że on występuje tam jako polski polityk, że to jest niszczenie w imię własnego resentymentu interesów kraju, który reprezentuje. No ale to już jest za daleko. A lewica z innych rzeczy się wywodzi, ta inteligencka, bo to znowu właśnie najbardziej resentymentalna. Ja jak się leczyłem z hamletyzmu, to najbardziej przeze mnie nielubianą wcześniej formułę wybierzmy przyszłość prezydenta Kwaśniewskiego zacząłem uwewnętrzniać, a jak on powiedział wybierzmy przyszłość, no to jako Hamlet miałem problemy, no bo to jednak król Klaudiusz mówił wybierzmy przyszłość. A teraz oczywiście uważam tych obu Klaudiuszów, czyli Millera i Kwaśniewskiego, którzy wybrali rynek. Oczywiście też dlatego, że to było trochę wygodne w pewnym momencie transformacji, również dla informacji. Wybrali NATO i Unię Europejską, co dla mnie było bardzo ważne. Wybrali zwrot zachodni. Dzisiaj są bardziej za tym zwrotem zachodnim niż młoda lewica. Więc ja do tej młodej, radykalnej lewicy, do tych neohamletów,
hipsterskich najczęściej, bo to teraz na przykład jak Zandberg chciał pomóc Kaczyńskiemu w zdobyciu pieniędzy na kolejne dary, na kampanię prezydencką i zgodzić, poprzeć to podniesienie składki na ZUS, to przeciwstawili się mu związkowcy i to i OPZZ-u i Solidarności, mówiący, że my w imieniu pracujących nie chcemy dalszego duszenia płac, a robotnicy wykwalifikowani w Polsce zarabiają więcej niż się wydaje hipsterom z pracy zbawiciela, którzy odziedziczyli swoje stanowiska po rodzicach w redakcjach dużych. No, właśnie o tym chcę powiedzieć. Ja nie mam dla tych Hamletów żadnego zrozumienia, tym bardziej, że jeszcze oni uderzyli, to są, mówiliśmy tu o Mrozku, no przepraszam, byliśmy w krytyce politycznej, głosząc tam ja nie powiedziałam, nie wymieniłam. To dobrze, to ja wymienię Mrozka, który obraża w tej chwili Agatę, więc będę tak dżentelmański, przepraszam, ale nie genderowo. Nie, bardzo konkretnie chcę o tym powiedzieć. Jak byliśmy w krytyce politycznej, gdzie nie głosiliśmy lewactwa, tylko konieczność sojuszu, ja to nazywałem konieczność frontu ludowego, liberałów i umiarkowanej lewicy na rzecz liberalnej modernizacji Polski, to Mrozek nas atakował z pozycji lewicowych, twardych, tylko komunizm, tutaj jacyś zgnili socjalzdrajcy, po czym poszedł pracować w Gazecie Wyborczej. To ja mówię, że to jest taki że to jest tak groteskowe, jakby nie wiem, Ulrike Meinhof prowadziła dział kobiecy w Bildzie, a Andreas Bader prowadził dział samochodowy w Welcie. To jest mniej więcej, ja tego człowieka nie szanuję. Szanuję rewolucjonistów, szanuję Ulrike Meinhof. Znowu, jak byłem Hamletem, to nie takie rzeczy szanowałem. Ja stało się jednym z naszych krytyków, zresztą zapraszałam go na to spotkanie i powiedział, że nie przyjdzie. Ja wiem. Ale ja chciałam jeszcze coś powiedzieć. Nie ma momentu oportunistycznego w tym, że uderzają w liberalizm dopiero jak wolno, dopiero jak Kaczyński go zaorał dla nich. Dobrze, przedtem siedzieli cicho, ale to okej. Okay. Chciałabym coś powiedzieć właśnie, żeby już nie odbiegać za bardzo od naszego tematu, czyli od Hamleta, że rzeczywiście wykrywam w tej w młodej lewicy postać też hamletyczną, bo widzę to po moich studentach, których znam bliżej i którzy potem odpłynęli właśnie w rejony takiej radykalnej lewicy, mówiące absolutnie nie 33 dekadom polskiej transformacji. I tam się pojawia bardzo ciekawa figura ojca, dokładnie jako widma. Mianowicie w tych trzech przypadkach, nie będę tutaj wymieniać nazwisk, nie o to chodzi, ale one są bardzo, moim zdaniem, przykładowe. W tych trzech przypadkach była taka sytuacja, że ojciec zmarł przedwcześnie. Wylew, zawał serca, rak. I te dzieci zinterpretowały to jednoznacznie jako śmierć po prostu od kapitalizmu. Jako śmierć absolutnie niesprawiedliwą, którą ten upadły świat polskiego kapitalizmu, polskiej transformacji po prostu na głowę tych ludzi sprowadził. I to była śmierć, właśnie dokładnie tak jak śmierć ojca Hamleta, wołająca absolutną pomstę, pomstę do nieba. Tak oni to zinterpretowali. Przy czym, co ciekawe, jak rozmawiałam potem z wdowami, czyli matkami, które przeżyły, one zupełnie inaczej interpretowały tę sytuację. Raczej tak, że wcale ten kapitalizm nie był taki zły, że ci ojcowie się tak naprawdę rzucili w ten biznes, że to była dla nich szansa. Czasem ponosili klęskę, ale koniec końców uważają się za postaci wygrane. Natomiast dzieci zinterpretowały to, bo chciały, jako pretekst do zemsty. Jako coś, co zorganizuje im życie na zasadzie prostego nie. I rzeczywiście widać było, jak z takiej psychospołecznej po prostu potrzeby, tak, te śmierci ojców urastają do rangi właśnie takich hamletycznych misji. Ale wiesz co, bo ja tak sobie myślę, jak to zuniwersalizować i mam pewien pomysł i można powiedzieć sobie tak, że to pokolenie właśnie takiej walczącej młodej lewicy, kontestującej ten porządek, może w kontekście tej figury ojca, znaczy, czy przypadkiem nie jest tak, że pokolenie ojców, czyli w jakiś sposób nasze pokolenia, które przyłożyły rękę do transformacji, czy one
de facto dzisiaj, czy to nie jest kontestowane z pozycji właśnie takiej, że my jesteśmy jako pokolenie, mówię, czy pokolenia nawet, bo to pewnie ze dwa, martwi duchowo po prostu. To znaczy, że myśmy stworzyli mimo wszystko, mimo wszystko stworzyliśmy bezduszną Polskę. Znaczy ja mam wrażenie, słuchajcie, że my żyjemy w kraju duchowo martwym. Znaczy mamy to, co jest... Poczekaj, kiedyś był żywy. Ale poczekaj, nie wiem, czy był kiedyś, ale przez te 30 lat nie stał się. To znaczy mamy raczej radykalizację. Jeżeli Kościół dzisiaj się nie różni od stadionu, prawda, gdzie mamy po prostu postawy kibolsko-sykujące po prostu od z jednej i z drugiej strony, to mam takie wrażenie, że to, co było reprezentacją życia duchowego, miałoby być ewentualnie, czyli Kościół katolicki, zupełnie tego nie robi. I o ile może jeszcze robił to trochę wcześniej, to teraz już w ogóle tego nie robi. Jeżeli mamy, potem znowu jesteśmy na festiwalu teatralnym, prawda? Przed chwilą Dorota Masowska mówiła na spotkaniu, że ona nie lubi w zasadzie teatru, bo ona i straszną traumą było to, jak miała być jurorką na jednym z festiwali, no bo po prostu miała poczucie, że jest jakaś, no już po swojemu to powiem, jakaś ciągle zmarnowana szansa, tak? Że jej idzie jedno za drugim i nic nie wnosi, tak? I można tak jakby wszędzie. Wiem, że mówię teraz skrajnie jednostronnie, ale ja chciałbym się z tymi młodymi kontestatorami skomunikować, mimo tego, że jednoznacznie byłbym za tym, żeby i robię to też, sprzeciwiam się po prostu tego rodzaju reakcji na ciebie, prawda? To zastanawiam się tak bardziej systemowo nad tym, czy odpowiedzialne nie jest też to pokolenie właśnie ojców, którzy mówią tylko bądźcie tacy jak my, róbcie kasę, kontynuujcie ten nasz dream, prawda, o zachodnim państwie, gdzie liczy tylko konsumpcja, a my tego nie chcemy robić. Zaraz ci oddam głos, Cezary, ale chciałabym powiedzieć, no tutaj jest wielki sprzeciw jednak. Ja uważam, po pierwsze, ani ta Polska nigdy nie była taka żywa duchowo, a już na pewno, no to już żeśmy o tym mówili, że w zasadzie te najciekawsze duchowe tradycje nowoczesności są trochę heretyckie, są gnostycyzujące. To w Polsce zawsze było wykluczane na rzecz bardzo ortodoksyjnie rozumianego katolicyzmu, który się w zasadzie od czasów tomistycznych za bardzo nie wzbogacił filozoficznie. A też politycznie zorientowanego. No tak, więc tak naprawdę tutaj nigdy żywej tradycji metafizyczno-religijno-duchowej nie było. Więc nawet jeśli teraz jest dosyć martwo, to moim zdaniem to jest konstans. Natomiast druga rzecz, absolutnie nie wolno utożsamiać modernizacji, akcesu do Europy, transformacji tylko i wyłącznie z jakimś bezdusznym namawianiem do konsumpcji, do robienia kasy i do konsumpcji. No to jest taki trochę... Wybacz, ale to taki kult cargo, to znaczy to jest taki ogląd nowoczesności z jakichś bardzo dalekich peryferiów, tylko przez perspektywę właśnie jakichś tam spadających od czasu do czasu produktów. Tak? Ale myślę, że natomiast, część z tych ludzi ma takie doświadczenie. Wiesz co, nie, ja uważam, bo może jestem nadmierną optymistką, ale mnie się jednak wydaje, że po 30 latach w Polsce jednak zaczyna rodzić się duch mieszczański, ale w pozytywnym sensie tego słowa, tak? Nie tych strasznych mieszczan, którzy wszystko widzą osobno, tylko właśnie duch mieszczański, który niesie w sobie królestwo Joachima da Fiore, który jest właśnie za tym, żeby, co to znaczy żyć po nowoczesnemu, to jest żyć egalitarnie, to jest mieć wpływ na politykę, to jest żyć w społeczeństwie obywatelskim, to jest kultywować ideały wolności, równości i braterstwa, dbać o wolność wobec prawa, dbać o to, żeby instytucje prawne były sprawne i chroniły jednostkę. No a teraz nawet okazuje się, że to mieszczaństwo czujące się zagrożone przez azjatycki model globalnego kapitalizmu zaczyna się również domagać, żeby ten kapitalizm tu zachowywał się prodemokratycznie. Tak? Także moje ulubione grupy, jak Ciudadanos w Hiszpanii, zauważ nie Podemos, bardzo charakterystyczny, właśnie nie Podemos, a Ciudadanos, czy jeszcze ciągle jakoś tam odradzająca się socjaldemokracja zachodnia, to są jednak mieszczanie, którzy są świadomi tego,
swojego ideału życia, wolnego życia, tak? I tego, że rewolucja, że nowoczesność została stworzona przez rewolucje mieszczańskie i nie zamierzają po prostu tego ideału odpuścić. Więc nie można tego sprowadzać wyłącznie do, wiesz, życia w kołowrotku produkcji i konsumpcji. To nie jest to. To jest tak, jak prawica to widzi. To jest właśnie tak jak Jarosław Kaczyński, który ma absolutną pogardę do mieszczańskiego trybu życia, wyobraża sobie właśnie peowiaków jako tę połaniecczyznę, która tylko i wyłącznie tam handluje tymi perkalikami i właśnie chodzi jej o to takie proste, materialne, wygodne życie. Wydaje mi się, że nie, że naszym też zadaniem w Polsce, jako tej mieszczańskiej inteligencji, ja mówię sobie mieszczańska inteligencja, co wielu Polakom wydaje się oksymoronem, ale mnie zupełnie nie, mieszczańskiej inteligencji właśnie powinno zależeć na tym, żeby trzeba pokazywać, że ta nowoczesność to jest także bardzo pozytywny, duchowy ideał. A nie tylko ciepła woda w kranie. No. Cezary, jeśli mogę, chciałbym się odwołać do... No może, żeby jeszcze to bardziej zdialektyzować i jeszcze pociągnąć ten wątek. Chciałbym się odwołać jednak do tego Hamleta w tobie, z którym się uporałeś, jak mówisz, ale przecież który gdzieś tam jest, prawda? Znaczy, i powtórzyć to samo pytanie. Czy ty widzisz dzisiaj... Bo Hamlet przy całym jego gnostycyzmie jest kimś, można powiedzieć, kto pragnie żyć duchowo, prawda? Znaczy, kto chce być... Chce mieć gdzieś, to jest ten pierwszy impuls, nawet jeżeli on się potem przeradza w zemstę, tak? Ale to jest ktoś, kto chciałby, prawda? Komu trochę brakuje tlenu w tym zmaterializowanym świecie, nastawionym właśnie tak bardzo praktycznie. Czy ty z takiej perspektywy, gdybyś mógł spojrzeć, to rzeczywiście umiesz tak pozytywnie zobaczyć Polskę Anno Domini 2019 jako przestrzeń, gdzie właśnie rodzi się nowa duchowość? Szekspir jednak miał co do Hamleta inne zdanie, bo to już raz o tym wspomniałem, już w pierwszych scenach, zanim jeszcze się dowiedział o niesprawiedliwości, na której stoi Dania, kraj zbudowany na kłamstwie, to jak mówi o duchowości, mówi wyłącznie o prawie do samobójstwa. To nie jest przypadek, że Szekspir jako jego duchowości pokazuje od samego początku negatywność. Trochę podszytą nihilizmem, ale to inna interpretacja oczywiście. Sądzę, że to jest szekspirowskie. Mieliście prawo oczywiście zupełnie inaczej przedstawiać, dowartościować Hamleta w stosunku do Szekspira, który jednak pisze za czasów Elżbiety, jest bardziej katechoniczny, wie, że Elżbieta jest Fortynbrasem i zakończyła to piekło wojen plemiennych, sukcesyjnych, wojnę wszystkich przeciwko wszystkim i pilnuje, panuje trochę nad wojną religijną, która mogła się potoczyć wtedy jeszcze ostrzej. A co do tego są dwie rzeczy. Po pierwsze, jak myślimy o diagnozie transformacji, jej błędach, czy coś było grzechem, czy coś było takim błędem, którego można było uniknąć, czy nie i tak dalej, no to znowu, w zależności od tego, czy mocniej jestem w Hamlecie pogrążony, czy mocniej w katechonie, no to mamy różne inne argumenty. Słynne PGR-y, które miały obciążać śmiertelnie trzecią RPE. Problem polega na tym, że wpakowano bardzo dużo pieniędzy w osłonę. Ta ziemia trafiła w końcu do chłopów. PGR-y, niezlikwidowane PGR-y, tak jak Razemici sobie wyobrażają, wspaniale niezlikwidowane i rozpieszczone na Ukrainie i w Rosji. Po tych samych 30 latach są teraz folwarkami, gdzie ci chłopi postpegerowcy są po prostu niewolnikami swoich panów oligarchicznych, więc poszło dużo gorzej, mimo że nie zlikwidowano PGR-ów, one się stały folwarkami po prostu pańszczyźnianymi. Więc to, co u nas było znowu, to, że mieliśmy po 2-3 latach transformacji kilka milionów nowych rencistów i wczesnych emerytów, to była element socjaldemokratyczny, chodziło o ukrycie bezrobocia, na to poszły miliardy. Nie było czegoś takiego, że tych ludzi pozostało.
zostawiono bez tego. Natomiast no, oczywiście dalej zaczyna się to, co można było zrobić, czego nie można było zrobić. I to jest bardzo ważna dyskusja, ale moim zdaniem akurat czołowi Razemici jej nie prowadzą. To jest rzeczywiście prosty resentyment młodych humanistów, którzy oczywiście, którzy łakną władzy, łakną prostej władzy. Ja rozumiem ten moment w polityce, ale dla mnie polityka jest czymś innym. Dla mnie polityka, już wracam do tej aporii Katechona, do tej strony mojej aporii, może nie aż tak bardzo drgającej, tylko jak młot w kowadło, to takie wolniejsze drganie. Polityka dla mnie jest walką o zapewnienie pokoju społecznego. To bardzo głęboko sięga oczywiście też w diagnozy społeczne, co zrobić z ekonomią, żeby zapewnić pokój społeczny, ale to nie jest walka o władzę. Jak widzę młode koguciki, które mówią, ja jako polski humanista nie mogę się zgodzić na imitacyjną modernizację, bo co ja jako humanista zrobię? W modernizacji imitacyjnej to oczywiście chemik sobie da radę, bo chemia jest uniwersalna, biolog sobie da radę, ale ja humanista polskojęzyczny, ja muszę mieć władzę tutaj. To prawica zrobiła mojego pokolenia, pierwsza ruszyła tym tropem, walcząc z imitacją, z wielką imitacją, to Legutko ich wyposażył w ten materiał, pisał felietony przeciwko wielkiej imitacji, cytując dosłownie Alana Bluma, będąc imitatorem najniższego poziomu zresztą, kłamał jeszcze w dodatku, że nie jest imitatorem. Ja u lewicy młodej zauważam to samo, średnio wykształceni humaniści, albo bardzo kiepsko, pragnący polityki jako narzędzia lewara do szybkiej władzy. Dlatego nie ma we mnie żadnego, znaczy zrozumienie Hamleta dla Hamleta oczywiście, ale ja w sobie... Ja też nie mam entuzjazmu takiego jak ty, żeby się porozumiewać z tym młodym pokoleniem pięknych dusz, Hamletów pięknych dusz, bo właśnie wracając do tego, co powiedziałam... Może czy z nimi dialogujesz cały czas, prawda? Nie, masz studentów, nie. Właśnie już jakoś... Ci na szczęście do mnie już nie przychodzą na zajęcia, więc jakoś dialog się przerwał. Natomiast właśnie przypominam te opowieści o zamordowanych ojcach, dlatego że ten resentyment, o którym mówiłeś i który jest po prawej i po lewej stronie i który sprawia, że ich polityczność ma ten taki niesamowicie emocjonalny, afektywny, bardzo intensywne zabarwienie jako prawo do zemsty, tak? W związku z tym, a my wszyscy jesteśmy wrogami, po prostu tylko wrogami, a nie adwersarzami w jakimś zwykłym demokratycznym procesie, no to można podsumować tak. Także Jarosław Kaczyński mówi, zabiliście mi brata, a oni mówią, zabiliście mi tatę. Tak? I to jest w obu przypadkach uzasadnienie do tego, żeby no potraktować nas jako po prostu tylko tych, którzy zostali zamieszani w proces transformacji, go jakoś afirmują, no jako właśnie tych, którzy, jak to mówi angielskie prawo, są uwikłani w murderous consent, tak? Czyli przyklepali morderstwa. Poza tym jeszcze jedna rzecz, bo ty powiedziałeś o tym wygasaniu, o tych problemach z duchowością polską. I znowu to w porządku, no to niech dlatego tak złośliwie uprzedzając pewne, no bo cały czas jesteśmy w tej dyskusji, dałem podtytuł Hamleci do pióra, mają problemy z duchowością, to czemu nie ma wśród nich młodych teologów, czemu nie ma wśród nich młodych pisarzy, czemu nie idą do duchowości, tylko idą do polityki, tej najbrutalniejszej, najbardziej redukcyjnej polityki. Czy wiesz, bo chodzi o władzę, a nie o duchowość. Ja się z tobą w tym sensie zgadzam, że wydaje mi się, że to jest też jakaś diagnoza, którą sam formułuję w oparciu o Wyspiańskiego, że my rzeczywiście jesteśmy zaklęci w kręgu polityczności takiej właśnie rozumianej nie jako ta troska o dobro wspólne jakkolwiek, tylko jako prawo do zemsty, prawo do tego, żeby być u władzy i tyle, tak? Wydaje mi się, że więc ja za każdym razem wolę już moją niedialektyczną, może zbyt katechoniczną kategorię polityki, jako pilnowania pokoju społecznego przede wszystkim. Dlatego raczej centrowa, raczej prawo, raczej instytucje. A jednak nie hamletyczna rewolucja, która jest tylko apokalipsą, tylko tym przyspieszaczem, jak powiedział i Karl Schmitt, i Święty Paweł, i Herbert. No dla mnie jest tak po prostu z tym Hamletem dzisiaj, że wydaje mi się, że tak naprawdę niezależnie od opcji politycznej, ale wszyscy, zwłaszcza młodzi ludzie, którzy wchodzą w politykę, to wchodzą w nią właśnie nie w trybie jakiegokolwiek pojętego, nie wiem, interesu społecznego czy pragmatyzmu reprezentowania jakiejś grupy, tylko wchodzą
w ten spór jako pewien substytut duchowości. Znaczy, że odzyskuje się po prostu poczucie sensu, że się utożsamiam w 100% z tym, co mówi jakiś polityk tutaj, albo w 100% i w gruncie rzeczy to są dla mnie... jest bez znaczenia, jaki jest ten polityk w pewnym momencie. Bo ważne jest to tylko, że moja polityczność, moja wiara w polityczność polega na tym, że ja tam egzystencjalny sens znajduję. I dlatego dla siebie, bo nie umiem go gdzie indziej znaleźć. Dlatego zrobiliśmy spektakl o Hamlecie, który szuka tego sensu egzystencjalnego jednak gdzieś indziej. Broni się przed tym, żeby przez polityczność, poprzez wiarę w polityczność budować tą swoją osobistą, wewnętrzną figurę, tak? No więc to jeśli proszę o komentarz, a potem przejdziemy do tego ja pamiętam, że no, gdyby tak było, gdyby rzeczywiście młodzi ludzie zaczęli poszukiwać duchowości poza polityką, to byłoby wspaniale. Bo rzeczywiście ja uważam, że jednym z najbardziej niepokojących momentów naszego dzisiejszego życia publicznego, no to jest to, że no właśnie nastała generacja, która wszystkie swoje potrzeby duchowe usiłuje realizować w sferze politycznej. I na przykład Adrian Zandberg osiągnął status wręcz kultowy, tak, na Facebooku. Ja wprawdzie nie uczestniczę w życiu facebookowym szczęśliwie, ale wiem, że jest taka grupa, która się nazywa Zandberg jest najpiękniejszy. I zrzesza, nie wiem, jakieś po prostu miliony, czy tam setki tysięcy, nie wiem, ale w każdym razie jest jakaś ogromna ilość tych, którzy się jakby wpisują. A ja myślę, że z Andrzejem Dudą jest podobnie, że jest wiele twitterowych jego followerek. Ale bardzo podobnie z Jarosławem Kaczyńskim, tak? Znaczy to jest, rzeczywiście, to jest strasznie niepokojące zjawisko, że na przykład potrzeby religijne przestały być obsługiwane przez istniejące instytucje religijne, ale przez literaturę, przez teatr. Ja jestem, też nie. No właśnie, że nie jest. No ja się z tym zgadzam, że no to, że Kościół katolicki tego nie obsługuje, to już to zrozumiałem i przeszedłem nad tym do porządku, tak? Ale mamy ogromną przestrzeń właśnie kulturowych tworów, które powinny to robić. One się też zaczynają upraszczać i wypłaszczać do prostych politycznych komentarzy. W związku z tym rzeczywiście polityczność jest rozdęta do niemożliwości i oczekiwania wobec niej są takie jak wobec życia religijnego, a to jest niebezpieczne, dlatego że znów podkreślam, co mówi Obama, który właśnie próbował jakoś tam się skomunikować z tą milenaryjną młodzieżą uprawiającą politykę na sposób religii. Mówi, to nie jest Królestwo Niebieskie, które może być bez skazy. Świat jest Messi. Tak? Świat jest ze skazą, świat jest nieczysty, świat jest pomieszany. Polityka nie może być uprawiana tak jak duchowe życie religijne, gdzie możemy sobie wyobrażać mistycznie byt bez skazy. To jest niemożliwe. Właśnie polityka musi być antyreligijna w tym sensie, musi być świecka do imentu. Właśnie to żeśmy utracili. Cezary, twój komentarz? Bo ja ciągle szukałem tego przyznania sprawiedliwości, czy przyznania racji Hamletowi we mnie, w moich byłych prawicowych i być przyjaciołach i lewicowych nieprzyjaciołach. Z jednej strony twardo, może właśnie dlatego twardo wybrałem teraz perspektywę katechoniczną, że uważam te bunty, te wybuchy za fatum, za coś rzeczywiście fatalnego. Po głowie od 10 lat, od czasu jak Agata mi kiedyś sprzedała ten cytat z Freuda, chodzi ten cytat i używam go przy każdej okazji, a nawet bez okazji, tak dalece mi chodzi po głowie. Freud powiedział, że racją istnienia poszczególnego, to taki strasznie pesymistyczny, nie, z ducha niemieckiej filozofii życia, czyli filozofii śmierci, cytat idący. Racją każdego pojedynczego istnienia jest, uwaga, umrzeć na swój własny sposób. Monstrualna, potworna definicja, w dużej mierze prawdziwa. Sam też to przeżyłem, każdy z Państwa, każdy żywy organizm pojedynczy musi to przeżywać.
I teraz tak, to tłumaczy po pierwsze naturalny bunt każdego człowieka wchodzącego do idei powszechności, czy też imitacyjności polskiej modernizacji. Tego, że jak wiele kategorii u nas jest zapożyczonych, bo musi być zapożyczonych. Chrześcijaństwo pojawiło się w X wieku. Odbiera nam się naszą nadwyżką śmierć, polską destrukcję, tak? Chcemy umrzeć na swój własny sposób. Dlaczego Smoleńsk tak wypalił? Śmierć na swój własny sposób. Terlikowski napisał wtedy taki zdumiewający tekst zupełnie, mówiąc: nareszcie Polacy zostali ukarani przez Boga, bo chcieli żyć jak Europejczycy. A to nie jest wizja Polski. Dzień czy dwa, teraz pewnie już by tego nie powtórzył, to by te emocje wszystko... Wszyscy emocjonalnie się mówią, ale to jest bardzo symptomatyczne. Ale to jest symptomat umrzeć na swój własny sposób. Nie potrafimy żyć na swój własny sposób, to wybieramy śmierć. Całe przesunięcie katechoniczne, o którym mówię, i żałuję, kiedy oczywiście katechoni z mojej ulubionej Platformy Obywatelskiej, czy w ogóle centrowej polityki, w imię prawa, instytucji, za rzadko schodzą do tej piwnicy, żeby z Jezusem porozmawiać o wizjach, nawet jeżeli trzymają go tam przykutego, bo wielki inkwizytor, katechon powinien częściej z tym Jezusem, mimo że go powinien trzymać w okowach, tak jak Paweł trzymał Jezusa już bardzo szybko, to powinien rozmawiać. Natomiast no, ja rozumiem, i są dwa momenty. Po pierwsze lokalny, ten wybuch lokalny, na własny sposób umrzeć lokalnie, w słabej lokalności, która jest przygnieciona uniwersalnością, a po drugie pokoleniowo na własny sposób umrzeć. To muszą się zbuntować. Ja się buntowałem, oni się muszą zbuntować. Nie, to jest fatum. Ja dlatego jestem za pilnowaniem polityki, żeby przetrwała te wszystkie wybuchy, bo ja je uważam za fatalnie konieczne, ale poza wartościami. Fatum jest poza dobre czy złe, poza dobre i złe jest fatum. I to mniej więcej tyle. To przypominam sobie strasznie, jako były hipis, nie tylko Hamlet, kochałem 68 rok, szczególnie na Zachodzie. André Malraux, lewicowiec, nawet komunizujący, potem minister przy koledze generale de Gaulle'u, nagle się dowiaduje od studentów Sorbony, że jest faszystą. Oni mówią, wasz faszystowski reżim, ten André Malraux najbardziej, nie? No przecież ja walczyłem z faszyzmem. Oni musieli użyć lewara pokoleniowego, użyli go totalnie głupio, tym bardziej jeszcze walczyć z faszyzmem André Malraux za pomocą Stalina i Mao wizerunków. No to smutne. Natomiast to jest fatalistycznie nieuniknione. Dlatego te powroty, również powroty nostalgii, do mnie jakiś mój były kolega z krytyki politycznej pisze: co ja sądzę, jest wspaniały, powstała książka o tym, jak wspaniale tam robotnicy Zagłębia jechali do brygad międzynarodowych do Hiszpanii. Ja mówię, człowieku, to poczytaj nie prawicowców, tylko Simone Weil, tylko Orwella. Po obu stronach były straszne rzeczy, zostawmy ich w spokoju, wybierzmy przyszłość. Nie niszczmy tych ludzi, natomiast nie kłammy na temat przeszłości, żeby tylko totemicznie się wzmocnić. Skoro prawica kocha się w generale Franku, wy nie kochajcie się w generale Stalinie. No, uważaj, to tylko takie rzeczy, natomiast ja uważam to za fatalistyczne w tym sensie. Kolejni Hamleci pojawiają się, moim zdaniem Szekspir tak opisywał, jako raczej fatalizm, ale też bez wartości w związku z tym. Okej, ja... Albo wartość, jaką jest... Nie, ja się w dużym stopniu zgadzam, poza tym, że bym się chętnie o tą niemiecką filozofię pokłócił, ale będziemy zbyt akademicy, a to jest taki pewien spór, myślę, taki w rodzinie jednak. Proszę Państwa, bardzo proszę o pytania. Czekamy na Państwa komentarze, uwagi. Bardzo proszę. Ania. Ja mam taką refleksję trochę i zapytanie takie, czy Państwo może, co o tym myślicie? Bo mi tak przyszło teraz do głowy, że może my po prostu żyjemy w czasach zmiany paradygmatu i po prostu ten duch ojca to jest odchodzący patriarchat. Przykładem tego jest dla mnie takim w popkulturze, że następnym Bondem ma być kobieta. No i ci Hamleci bronią, żeby jakby nie było zmiany, może trzeba wypracować jakiś... Niektórzy się boją powrotu matriarchatu teoretycznego, który był. Może chodzi o to, żeby wypracować jakąś formułę, która pogodzi wszystkie strony. No tak, ale to właśnie stosując te terminy, które żeśmy tutaj wypracowali, to znaczy pracy, transformacji, apokalipsy, no to właśnie tak, można powiedzieć, że z punktu widzenia wielbicieli Bonda,
czyli powiedzmy, to byłaby analogia do tych, którzy jakoś afirmują byt stworzony i zostany, no to zamiana Bonda na kobietę oznacza nie tyle po prostu transformację, zmianę, reformę, tylko po prostu zniszczenie tej formuły, jaką jest Bond. Bo to znaczy, że już Bonda nie będzie, tak? I ja sama tutaj mam bardzo mieszane uczucia, bo oczywiście, no, co mi za tym, żeby konserwować patriarchat, tak? To zupełnie jakby nie mój interes, ale z drugiej strony jestem wielbicielką Bonda. I chciałabym tego Bonda oglądać i chciałabym Craiga oglądać w tej roli po prostu w nieskończoność. Więc idea, że zastąpi mi go czarnoskóra kobieta, mnie raczej przeraża, tak? Bo to będzie po prostu koniec mojego, jednego z moich ulubionych filmów, tak? Tyle bym powiedziała. Ja tylko jedną rzecz, bo tu rzeczywiście po pierwsze walka z patriarchatem też zrodziła się z odkrycia prawdy o zbrodni tego hamletowskiego. Mi tu się zrodziło z tego, tam jest realna zbrodnia, którą się po raz pierwszy wyjaśnia poza instytucjami, a potem oczywiście następuje dialektyka nieobrabionego hamletyzmu, na końcu której to Atwood zostaje oskarżona przez siostry z mitu za bycie sojuszniczką kultury gwałtu, bo broni swojego kolegi akademickiego, który został wyrzucony niesłusznie, popełnił zaś się samobójstwo, nie został przywrócony, mimo że sąd, że wszyscy tam, nawet oskarżyciela osoba się wycofała z tych oskarżeń. I ona powiedziała, że może byście trochę jednak tą zbrodnię założycielską prawem oskrobali i została, zamiast z nią rozmawiać, powiedziano, że jest zwolenniczką kultury gwałtu i w tej chwili jak się rozmawia na Zachodzie, to jak się mówi Atwood, a to jest najbardziej utalentowana feministyczna pisarka ever, która się pojawiła i nie dostanie Nobla w związku z tym. To pierwsza rzecz. Druga rzecz z tym Bondem, właśnie gdyby powstały równie rewelacyjne serie właśnie o superbondzicy, też nazywające się tak lub inaczej, ale tu chodzi o postawienie nogi na głowie pokonanego przeciwnika. Powód do straszliwej spirali przemocy. Ja powiem, przemocy, no. Taką, z którego mieliśmy wyjść, również walcząc z patriarchatem, bo to patriarchat uosabiał cykl przemocy. Nie wyszliśmy i taka straszliwa anegdota, którą ja znam z Turcji, dzięki doktorantce z kolei Agacie, wiele zawdzięczam moich materiałów historycznych, bo ten pewnie z domu nie wychodził. Otóż jest taki plac bodajże Republiki w Stambule, gdzie 30 lat temu jeszcze, jak jeszcze Erdoganizm, tylko jeszcze no, ten pierwszy ich taki sekularny, wspaniały prezydent. Atatürkizm panował, byli tacy, takie towarzystwa, taka organizacja młodzieżowa, tam Dzieci Republiki, czy tam tak harcerstwo, które jak się pojawiała dziewczyna w chuście, to zrywali, przepędzali ją. A 30 lat później na tym samym placu chodzą ludzie Erdogana, też zorganizowani w jakiś tam, nazywającą się tak, jak wchodzi dziewczyna w krótkiej spódnicy albo w dżinsach, to ją wzywają co dziwek, przepędzają albo. I to jest dla mnie najstraszniejsza ta, bo i religię to obrzydza, i sekularyzm to obrzydza. I w tym sensie wolałbym, żeby zamiast stawiać nogę na głowie pokonanego Bonda, bo to się zemści, to się już zemściło Trumpem, to się zemści na pewno, bo cykl się nie zatrzyma. To żeby powstał drugi wspaniały serial, a są rewelacyjne aktorki. A tutaj znów, pereat bondus sed fiat justitia. Niech zginie Bond, ale niech króluje sprawiedliwość. No to jest niestety gnostycka zasada zemsty. Może jeszcze, chciałem tak jeszcze Bartosz. No jeszcze taką jedną rzecz zwrócić uwagę, bo wydaje mi się, że jest ważna scena w tym Hamlecie i chyba bardzo znamienna i odwołująca się też do jakiejś istoty tej dyskusji, mianowicie chodzi o pułapkę na mysz. O pułapkę na mysz, która jest przecież symboliczną narracją, która ma wpływ na rzeczywistość i obnaża coś w tej rzeczywistości. Ja zwróciłem uwagę, w naszej interpretacji to też jest bardzo mocny zabieg, bo właściwie tam robimy to w studiu telewizyjnym, gdzie właściwie tak cyniczna gra jest między Klaudiuszem, że on właśnie swój monolog w strukturze właściwie jeszcze tej pułapki wygłasza przed kamerami z satysfakcją, tak jak największe oszczerstwa i kłamstwa padają w tej chwili w debacie publicznej, ale też na przykład Maja Kleczewska, robiąc Hamleta w Poznaniu, też jakby zdewaluowała siłę oddziaływania tej pułapki, która staje się po prostu już bardziej z perspektywy właśnie człowieka władzy, który nie ma dostępu do języka symbolicznego, wzrusza ramionami, komentuje, wychodzi, macha ręką, machina i idzie dalej.
I teraz tu jest jakiś rodzaj chyba też prowokacji do dyskusji, czym w gruncie rzeczy w tej naszej współczesnej rzeczywistości jest ten mord założycielski. Bo on nie jest tylko wyłącznie na przestrzeni takich pokoleniowych rozgrywek. Tylko jest w czymś takim, co rzeczywiście unieważniło w gruncie rzeczy to, co nazywacie przestrzenią duchową, czy przestrzenią tych narracji symbolicznych, które stały się tylko i wyłącznie sprowadzane do lidów, które pozwalają się odbić właśnie w kierunku tak barbarzyńsko rozumianej i cynicznie władzy, nie? Że każdy jakby rozpolitykowany robak właściwie w każdej chwili może dzierżyć złocistą koronę i jakby coś się takiego stało, że gdyby to się tylko działo, to by nie było to problemem, ale ponieważ ma to w sobie też przyzwolenie społeczne, że zaczyna być po prostu pewną sprawdzoną metodą funkcjonowania i życia, samorealizacji, że na tym poziomie się to zatrzymuje. I tu jest jakiś przerażający moment, który w gruncie rzeczy jest apokaliptyczny, jest preapokaliptyczny, bo Hamlet uczestniczy w świecie preapokaliptycznym. Hamlet jest poza tą rzeczywistością. To jest ta nasza interpretacja, że on nie prowadzi do apokalipsy, nie musi, bo ta apokalipsa się zdarzyła. Znaczy w gruncie rzeczy w jakimś sensie uczestniczy w tym kole zamachowym, które coraz bardziej, można powiedzieć, że powtarza pewien gest. Nie? To znaczy, że powtarza gest i poszczególne sceny stają się coraz bardziej odbierającym mu nadzieję i szansę na to, że powtórzenie takiego jak kierkegaardowskie po prostu nie będzie szło w górę, ale coraz bardziej spada w dół. I to jest jakiś rodzaj. Mówię o tym dlatego, że wydaje mi się, że najbardziej brutalna, ale też cenna tutaj jest uwaga o tej władzy, która stała się rzeczywiście po prostu instrumentem komunikacji, instrumentem opisu rzeczywistości. Tym, że ja nie wiem, w którym momencie to się stało, to znowu jest pewnie powrót do tych czasów transformacji, gdzie nagle pewna skuteczność i pragmatyczność stała się wyznacznikiem po prostu jakości czy wartości sama w sobie. Bez tego pytania trochę komplikującego mechanizm świata. Jako tylko taki rodzaj może odpowiedzi. Chcielibyście się odnieść, bo myślę, że to jest bardzo ważne rzeczywiście, że być może apokalipsa już jest i kim jest Hamlet w tym świecie, gdzie ona już jest. Ona ma właśnie twarz fake newsa, postprawdy, populizmu, ma właśnie twarz Trumpa i już i co ten Hamlet? Jakby, że trochę to się inaczej układa ta figura wtedy, więc gdybym mógł na żywo was prosić o komentarz, byłoby to myślę dla nas bardzo cenne. Tak, to zacznijcie. Na pewno to, jeśli miałbym znaleźć jedno usprawiedliwienie dla Hamleta, jedyne mnie przekonujące, to by było właśnie to. Tylko, bo wtedy nawet wycofałbym te zarzuty, które oczywiście się nasuwają, że on przyspiesza, że to co Herbert za co go pochwalił w swoim eseju, że jest przyspieszaczem apokalipsy. Tutaj, ponieważ w rozpędzonej apokalipsie przychodzi mu funkcjonować praktycznie od samego początku takiego świadomego istnienia w tym dramacie, to go usprawiedliwia, to mnie usprawiedliwia, jak wchodziłem w to wszystko, jak z tego nie wyszedłem do tej pory, bo moim zdaniem z Elsynoru nie ma wyjścia, to też zresztą piękna perspektywa, którą Herbert kończy, że na początku się wydaje, że Elsynor jest ograniczony w czasie i przestrzeni, po czym nagle dochodzi do wniosku, że to jednak nie jest car, tylko sam świat jest odkręca ten mickiewiczowski bezpiecznik i mówi, że to nie żaden car, sam Herbert to odkrywa, nie żaden car, nie żaden Stalin, tylko znowu Bóg, no wiadomo, Archont jest Stalinem. Ja już przyszedłem w rozpędzonej apokalipsie. Chciałem do tego pióra wrócić, chciałem piękno opiewać, ale najpiękniejszy jest przedmiot, którego nie ma, bo każdy przedmiot, który jest w tym świecie, jest dotknięty, jest umurzany. Więc w tym sensie ja tylko tak odbieram. Wyjścia nie widzę, dlatego mówię o tym osłabianiu, ale rzeczywiście to by było jedyne usprawiedliwienie Hamleta i nas wszystkich jako Hamletów, łącznie z tymi młodymi razemitami, z którymi tak się teraz toczymy. Tak, ja bym powiedziała, to bardzo ważne, co powiedziałeś, znowu przywołując jeden z bardzo tradycyjnych symboli gnostyckich, czyli pułapkę na myszy. To znaczy, gnostycy wyobrażają sobie, są takie trzy podstawowe metafory. Żelazna klatka, potem oczywiście u Maxa Webera to zostaje powtórzone, bagno, w którym wszyscy toniemy i im bardziej próbujemy się ratować, tym toniemy szybciej. Super ciekawa figura, bardzo antynomiczna.
i bardzo pasująca do szamoczącego się Hamleta. I trzecia to jest właśnie pułapka na myszy. To znaczy, że my jesteśmy takimi zwierzątkami złapanymi w taką pułapkę i no i nie ma ucieczki. Tak? Właściwie jedyne wyjście to już tylko czekać na śmierć, tak? Która będzie tutaj jedynym wyzwoleniem. No, to raz jeszcze pokazuje, jak bardzo ta sztuka jest metafizyczna, to znaczy rzeczywiście jest o tej drodze, o tym być czy nie być. I czy właśnie Hamlet nie jest figurą osoby, takiego nowego podmiotu nowoczesnego, który w zasadzie odkrywa, że jest zbyt wrażliwy, żeby być. Że w pewnym sensie, że ta to ja nie mówię teraz tego negatywnie, ja po prostu opisuję, tak, tę sytuację, że z jednej strony rozwija się ta etyczna wrażliwość, która wszędzie widzi element tego mordu założycielskiego. Zamiast pozytywnych aktów założycielskich, instytucji i wspólnot, widzi właśnie same mordy, tak? Że właśnie pierwotnym aktem ustanowienia świętego prawa do własności było po prostu zabicie sąsiada i zabranie mu jego ogródka, tak? Że no właśnie wszędzie, tak? Wszędzie to morderstwo i wszędzie to przyzwolenie na mord, czyli murder is consent. Że przecież Ameryka, no to powstała tylko i wyłącznie dlatego, że biali wytępili Indian. Że, jak pisze Andrzej Leder, jeśli powstała klasa mieszczańska w Polsce, to tylko na trupie wygnanych albo zabitych Żydów. O czym przecież jest film Pokłosie, tak? Pokazujący ciemne strony tego nowego aktu założycielskiego. To nie są akty założycielskie, są mordy założycielskie. I teraz ta wzrastająca etyczna wrażliwość też za sprawą judeochrześcijaństwa, za sprawą właśnie takich mesjańskich oczekiwań wobec bytu, ażeby byt w końcu stał się dobry, nagle zmaga się po prostu z tą rzeczywistością i mówi sobie, no nie, no tak się nie da, ja po prostu nie mogę być. I mi się wydaje, że jeśli rzeczywiście coś jest niesamowicie jakoś dzisiejszego w figurze Hamleta, to. Ta etyczna wrażliwość zmagająca się po prostu z samym aktem istnienia, po prostu z poczuciem jakiejś niegodziwości samego faktu bycia. Że jeśli ja jestem, to już samym tym, jak powiedział Lewinas, samym tym faktem bycia zabieram miejsce czemuś innemu, co mogłoby być, zamiast mnie. No? Że jeśli jem, no to oczywiście pożeram inne istnienia, a w ten sposób odbieram im prawo do bytu. I tutaj we zagranie nie są od tego wolni, bo w końcu rośliny też żyją. No? Więc nie ma ucieczki. Nie ma ucieczki przez przyzwolenie na założycielski głał. I że w związku z tym wracamy do naszej ukochanej Simone Weil z młodości, którą ja też się fascynowałam, a najbardziej fascynowało mnie sposób, w jaki popełniła samobójstwo. Znaczy popełniając po prostu rytualną, katorską endurę. To znaczy zagładzając się na śmierć. Powoli przestając jeść, powoli przestając spać, powoli odmawiając właściwie podstawowych funkcji fizjologicznych, ażeby wyciszyć to nieszczęsne, niesprawiedliwe, istniejące ciało. Ale wiesz, bo to w sumie w Hamlecie też można tak interpretować, że on w pewnym sensie popełnia samobójstwo. To, że ten cały pojedynek jest, kiedy on wraca i po śmierci Ofelii jest już w taki sposób, tam padają słowa, które są dla Wyspiańskiego najistotniejsze, kiedy on mówi przed samym pojedynkiem, już po rozmowie z Ozyrykiem, kiedy mówi do Horacja, że nie chce nic zmieniać, jeżeli ma być na pewno nie będzie, i mówi pewne takie wspaniałe słowa, być w pogotowiu tylko to ma sens. I tak kres przyjdzie i nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy on przyjdzie teraz, czy za chwilę. W tym sensie on już przyszedł. To jest pytanie, kiedy się to dokończy. A teraz jeszcze inaczej mówiąc, wydaje mi się, że Hamlet jeszcze w pułapce na myszy, bo on jakby ma to poczucie w tej interpretacji, że on widzi, że apokalipsa jest. Elsinor nie widzi. Elsinor się dobrze bawi, Elsinor jest z siebie zadowolony, Elsinor ma swoją przyszłość.
i tak dalej, i tak dalej. Teraz Hamlet widzi, że apokalipsa jest i wydaje mi się, że to, jak go tak pozytywnie interpretować, że ta pułapka na myszy byłaby trochę takim momentem, w którym mówi, okej, ja jestem w stanie nimi potrząsnąć, oni zobaczą razem ze mną, że apokalipsa jest i wtedy może świat się stanie lepszy. Natomiast pojawia się tam wzruszenie ramion i tak oczywiście Bartosz zinterpretował w dramacie, że no okej, zabiłem brata, nie ma problemu. I teraz wydaje mi się, że to jest ten moment bardzo, bardzo, bardzo dramatyczny w ogóle dla ludzi czujących dzisiaj. To o czym powiedziałeś, nie? Że być może to już jest tak wszystko rozpędzone i ta apokalipsa jest, ale tak naprawdę no, ludzie są jakoś wkręceni w politykę, wkręceni w konsumpcję, wkręceni w różne rzeczy, które tak naprawdę pomagają im tego nie widzieć. To byłoby bardzo w sumie pesymistyczne, ale... No tak, bo właśnie ja nie widzę tego momentu, takiego zwrotu ku naprawie. Moim zdaniem Hamlet jak widzi tę pułapkę, no to wie, że już dla Elsinoru nie ma zbawienia. Znaczy, właściwie to moim zdaniem to już jest, to niech to ginie. Czy mówimy o przedstawieniu, prawda? O teatrze w teatrze, jest... że pokazuje tak. Pan, że to Klaudiusz zabił i mam nadzieję, że to będzie jakiś tam wstrząs być może, prawda? No tak, tak, aczkolwiek pamiętajmy, że jest jeszcze ta niesamowita fraza Szekspira, tym razem z Macbetha. Let it come down. A właśnie niech ginie. I to mówi Hamlet, to mówi Macbeth też w momencie, kiedy już nie ma odwrotu. To znaczy, on rzeczywiście już jest na tym takim... Czyli jest jeźdźcem apokalipsy, krótko mówiąc. Już jest jeźdźcem apokalipsy. I mi się wydaje, że Hamlet właśnie jest też w takiej pozycji. Andrzej, proszę. Dziękuję. Ja zacząłbym od tłumaczenia, ponieważ no, są dwa poprzednie, klasyczne bardziej tłumaczenia, gdzie jest troszeczkę one inny sens. Tam się mówi, że coś z formą było i naruszenie pewnej formy. Tutaj to dość drastycznie to brzmi i wskazuje na to, co pani Agata nazwała zatrzymaniem czasu. Moim zdaniem nie jest to ściśle, o zatrzymaniu czasu nie można mówić, o zastygnięciu i powiem dlaczego mam na myśli zastygnięcie. Ale chciałem zacząć, każdy ma każdy ma inną wizję Hamleta. Dla mnie Hamlet to jest taki ktoś, kto w tym być albo nie być, to nie jest tylko pytanie ontologiczne, jest to też pytanie nam epistemologiczne i tożsamościowe. Coś się zdarzyło, on doświadczył rozpadu świata, własnego świata. Inni w tej formie, to uległa destrukcji, się go mówi, są zadowoleni, żyją. To jest taka skorupa, której tam nie wyziębia, jak oni się żyją. Natomiast on przeżywa to doświadczenie jako człowiek wrażliwy, nadwrażliwy nawet. I jaki jest mechanizm obronny wobec tej traumy? Według mnie, też moja interpretacja, uznaje, że świat z kolei wypadł, oszalał, więc on jakby, aby być adekwatnym paradoksalnie dla świata zewnętrznego, jakby gra szaleńca i wówczas sprawia wrażenie, że jest w tym świecie, ale on ma świadomość, że to nie jest ten świat, że tylko poprzez ten element szaleństwa on może jakby być uznany w tym świecie jakoś. I co się dzieje? Pojawia się bunt. Ja bym tu wyszedł i poza Hegla, i poza Derridę, poza dialektykę. Wróciłbym do Alberta Camusa i człowieka zbuntowanego. Jest to jakaś forma buntu. Postać. Ja nie lubię słowa figura, muszę Państwu opowiedzieć, lubię słowo postać. Postać Hamleta. I co mam na myśli? Człowiek kamień zbuntowany w imię jakby czegoś, ale nie bardzo wiemy czego, natomiast jego tajemnicość nie niszczy, nawet jakby nic, to mimo to. Więc pewien taki heroizm i paradoksalnie u Hamleta znajduje pewien, bo ta apokalipsa już się dokonała, tu się zgadzam, tu się nic nie da ocalić w tym świecie jakby, tylko co w sobie z tego, co w sobie jakby. I mam wrażenie, że to jest jedno, koniec końców bardzo, bardzo niezwykłe doświadczenie egzystencjalne. Tak nawiasem przywołano Simone Weil, Albert Camus, bardzo mi blisko, jak dostał Nagrodę Nobla, to udał się do mieszkania w Paryżu i tam cudowne zdjęcie z matką Simone Weil pobył i to było takie oddanie hołdu tej postawie, tej szczególnej postawie. Także tu bardzo wiele możliwych, właśnie pani Agata za nadzwyczaj cenię, nie zawsze podziela mi konkluzja, nawet punkty wyjścia, ale droga, którą ona przychodzi w sposób uzasadnienia, jest zawsze dla mnie, że to jest uprawomocniona. Niekoniecznie podzielam wszystkie konkluzje czy punkty wyjścia, ale właśnie na tym polega możliwość myślenia, że ktoś dobrze potrafi uzasadnić swoje racje i swoje myślenie. Dziękuję. Dziękujemy. Czy chcecie skomentować, czy uznamy po prostu jako komentarz uzupełniający? Była bardzo taka wstępna i pełna wypowiedź, dziękujemy za którą też dziękuję. Zapraszam, Paweł Świątek najpierw, potem... Dzień dobry, jeśli można, bo ja się chciałem jeszcze odnieść do takiego zapytania, bo
tutaj taka konkluzja jest duża. Nie znam może aż tak perfekcyjnie Hamleta, ale cały czas jakby za punkt taki wyjścia i oczywistość zakładamy tą apokalipsę. Ja bym się chciał odnieść, uprzedzę przed pytaniem może, troszeczkę do tego i do pewnie wywiadu, i do zjawiska, o którym tutaj mówiliśmy, lewica, która zgadza się na 30-krotność ZUS-u i tak dalej. Jest w strategii wojskowej takie zjawisko, nie wiem jak to się fachowo nazywa, ale że ktoś podchodzi do szachownicy i myśli, że na tej szachownicy gra, a tak naprawdę staje się pionkiem. Ja obawiam się, że tu mogłoby do czegoś takiego dojść. To znaczy, no jeżeli nie mówimy, że my z państwem nie gramy, bo państwo nie gracie w te zasady, dopóki łamiecie konstytucję, w ogóle nie uprawiamy polityki i to jest nasza polityka, nie? To znaczy w tym sensie, że nie biorę udziału w tej grze, bo jak nie wezmę udział, na 90% wykorzystacie to. No, moi oponenci wręcz nawet na to liczą, że ja w tym momencie krzyknę, że ja wejdę teraz, że coś za coś. W gruncie rzeczy na koniec dnia wiadomo, kto wygrywa. Może to takie nie literackie, ale tak sobie o tym pomyślałem, bo o Hamlecie też z perspektywy takiej politycznej. Czy to nie jest tak, że Hamlet ma tę świadomość, że on podchodzi do szachownicy i sobie myśli tak, kurde, czy ja jestem na tej szachownicy pionkiem, czy szachistą? Czy nie jest jakimś sposobem jednak w takiej sytuacji, w której wiem, że przeciwnik przeważa, że będę trochę łamał zasady albo będę troszeczkę, jakby to powiedzieć, przechodził, próbując przeczekać tego przeciwnika, to znaczy popełniać albo grać wbrew zasadom, albo troszeczkę tak udawać, że nie znam tych zasad, licząc na to, że go przeczekam, licząc na to, że stanie się coś, że tamten przeciwnik w końcu albo sam padnie, albo coś go innego pokona. Może to jest jakieś rozwiązanie, bo tak sobie myślę, że można by, że być może jakimś dużym dylematem Hamleta jest to pytanie, czy to jest ta apokalipsa, czy nie. Czy ja przeczuwam, że ona następuje, bo jeżeli jest apokalipsa, to właściwie to bardziej Macbetha bym właśnie widział, no to jadę. To jadę po prostu, to ten resentyment mógłby być wręcz moją siłą, mógłbym przyjąć te zasady gry, bo i tak właściwie jestem przegrany. Ale jeżeli mam to przeczucie, że może coś tam jest, to czy nie jest jakąś porażką dużą Hamleta, to że on no, że nie doczekuje, mówiąc brutalnie, ale czy on to może wiedzieć? Znaczy, takie pytanie zadaję, czy można tak postawić tę sprawę, że być może czy problemem Hamleta i tym pytaniem być albo nie być, jest to pytanie, czy to już jest ten moment, że nic się nie zmieni i ja muszę grać w waszą grę, licząc na to, że przegrywam, czy może jednak powinienem cały czas zachowywać swoją tożsamość, stać na innej pozycji, z góry i czekać, aż ty sam molochu się pod sobą zapadniesz w swoich zasadach gry. Może to jest pytanie zbyt zawężające pewne rzeczy, ale tak chciałem je zadać, bo mam wrażenie, że tutaj teraz ta oczywistość apokalipsy tak nastąpiła, a ja nie byłbym mi takiej pewny, a wydaje mi się, że to też może być jakiś dylemat Hamleta, który po prostu widzi, że jak zacznie grać, to może być jednak pionkiem. Takie pytanie. Bo ja mam z tym pytaniem kłopot, no bo oczywiście jako katechon jestem neopozytywistą i ja nie podejmuję się rozstrzygać, kiedy nastąpi apokalipsa, czy już nastąpiła, czy nie. Ja mam tylko obowiązek ją powstrzymywać, opóźniać, co oczywiście, jeżeli ona nastąpiła, jest bezsensowną pracą, ale ja nie wiem, jako neopozytywista nie wiem. Ale w tej perspektywie głębokiej niewiedzy straszliwie pogardliwie swoją drogą zwraca się Herbert w tym esejku swoim o Kartezjuszu. Mówi, że zbudował sobie domek etyki tymczasowej, podczas gdy Hamlet, ponieważ nie dostaje kategorii ostatecznych, to w tym sceptycznym, takim umiarkowanym domku etyki tymczasowej, jaki próbują zbudować w tej apokalipsie, albo jeszcze nie, no, nie wiedząc, czy ona nastąpiła, czy nie, katechonii, istotne jest nie to, co ty sam ze sobą zrobisz, czy sam jesteś pionkiem, czy nie, ale to, co zrobisz z innymi. To znaczy, ja się uwalniałem od oczywiście bardzo negatywnie dointerpretowanego, również masochistycznie w związku z tym, dlatego właśnie, Hamleta. Uwalniałem się, czy walczyłem ze sobą, no to było to, że Hamlet instrumentalizuje innych. Oczywiście Szekspir jest na długo przed Kantem, przed słynnym paradoksem instrumentalizacji, ale wyraźnie jest przeciwko Hamletowi na tym poziomie, na którym pokazuje tragedię Ofelii, która przecież zaczyna jako poczciwa dziewczyna. Mówi do tego swojego ojca, który mówi, wyrażaj z tym Hamletem, tacy to się bawią tylko uczucia. Nie, on mnie kocha. On mnie za cel uważa, a nie za środek.
i zaczynamy mieć problem, a jednocześnie z tego problemu etycznie, choćby na sposób Kamisa, też trudno wybrnąć. Zresztą Kamis do tej aporii też dociera, bo ja nie użyję, nie zinstrumentalizuję Ofelii czy 10 moich towarzyszy, których rzucę do walki, no ale zginie ileś tysięcy po cichu. Mam tylko uprzedmiotowienie kontra uprzedmiotowienie, alienacja kontra alienacja, instrumentalizacja kontra instrumentalizacja, więc oczywiście to też nie daje prostego rozwiązania. Natomiast ten dylemat dla mnie był ważny przy interpretowaniu Hamleta czy siebie, bez względu na pytanie, które pan zadał, na które nie potrafię odpowiedzieć. Jeśli mógłbym w dwóch słowach, to wydaje mi się, że ciekawe jest to, że tak jakby Hamlet wie, że już jest tak, bo mówi wszystko jest złe i skończy się źle i wypowiada to niemal na początku, a jednocześnie, czy tak jakby ma przeczucie apokalipsy, a jednocześnie jest tak, że jakby temu nie dowierza, czy bada, czy ta apokalipsa jest ostatecznością już dziś. I stąd jest to udawanie szaleństwa, stąd jest pułapka na myszy, więc ja bym powiedział i tak, i nie, że on jest gdzieś pomiędzy, prawda, że apokalipsa nadchodzi, puka do drzwi i teraz pytanie, czy to już jest ten moment, czy jeszcze jest to odwracalne, czy jeszcze można to opóźnić. No, bo wydaje mi się, że słusznie stawiasz to właśnie w taki sposób, że to nie jest to już tak zdefiniowane, powiedzmy, ostatecznie, tak? Natomiast na pewno ona gdzieś tam puka do drzwi, a on bada tę sytuację, tak bym to powiedział. No tak, bo trzeba sobie uświadomić jedną rzecz, że apokalipsa to nie jest stan obiektywny. Tak o tym trochę mówimy, jakby ona właśnie była albo nie była i ktoś mógłby to jakoś obiektywnie osądzić, po prostu to jest stan umysłu. I tu jest problem. Być może ten byt, on zawsze taki jest, jaki był. Taki Messi właśnie, taki chaotyczny i zawałaganiony i jednak zawsze jakoś tam nieczysty i oparty na jakimś mordzie założycielskim. Zawsze tak było i być może zawsze tak będzie. Chodzi o to, że czasem właśnie ta etyczna nadwrażliwość wytwarza to apokaliptyczne napięcie u ludzi takich, którzy no to właśnie Jakob Taubes, taki dwudziestowieczny żydowski apokaliptyk, który mówi wprost, cytując Macbetha: "Let it come down. I have no spiritual investment in the world as it is." Niech się wali. Nie mam duchowego zaangażowania w ten świat takim, jakim on jest. Moim zdaniem to doskonale wyraża postawę Hamleta, właśnie wynikającą z mesjańskiej etycznej nadwrażliwości. On się w pewnym momencie, moim zdaniem, decyduje. Not to be. Nie, jednak cały byt jest skażony. Nie będzie go bronił. On chce widzieć nadchodzącą apokalipsę. I teraz tak, oczywiście jego gra jest w związku z tym złożona, bo on się nie przyłoży do gry podtrzymywania status quo. Tak? I będzie się starał nie stać tym pionkiem. Stąd jego szaleństwo, jako właśnie antynomiczna metoda. Metoda, która pozwoli mu kopnąć ten cały stolik szachowy i tak naprawdę wywrócić ten byt na nicę. Ale on się staje, w miarę jak rozwija się w nim decyzja not to be, jeźdźcem apokalipsy. Profesor Batko. Jeszcze może taka kwestia podwórkowa, to znaczy wciąż w nawiązaniu do sporu z Nową Lewicą, ale mam na myśli raczej czytanie Hamleta przez Mrożka, czy pewne spojrzenie na Hamleta Artura. Mianowicie, jeśli pytalibyśmy o jakość syntezy i potraktowali siebie jako jednak Stomila i Eleonorę w tym takim chocholim tańcu i fatalizmie, o którym tutaj była mowa, no to jest bunt dla buntu, można byłoby powiedzieć. I Artur się buntuje, po prostu wszystko jedno z racjami czy bez, tylko jakby mało chyba patrzymy na to, co jest syntezą z tych pomiędzy, tej gry pomiędzy pokoleniowej czy cyklicznej, że syntezą jest Edek, że mamy do czynienia tutaj, my tutaj sobie przy stoliku gadu-gadu, a czysta siła, chamstwo, destrukcja, właśnie tak rozumiana być może apokalipsa, redukcji, antymodernizacyjnych jakichkolwiek tendencji się właśnie dzieje. No,
ja bym powiedziała tak, no, że ten edek, czy on jest syntezą? No nie, to jest właśnie taka, to jest taka resztka. Raczej to, co właśnie pozostaje po tym, kiedy ojcowie i synowie się już zamordują, tak? Na podstawie mniej lub bardziej wyimaginowanych powodów. Uwodzi Artura. Tak, bo uwodzi go swoją czystą siłą. Znaczy Artur po prostu jest bezsilny, tak? Czuje się bezsilny. Ale pytanie o nową lewicę w tle cały czas. To mam na myśli. No oczywiście, że można by powiedzieć, że młoda lewica jako ten, zresztą kiedyś to młoda prawica była Arturkiem, tak? Nas przecież w latach 90. właśnie porównywano do Artura, tak? Czyli tej takiej neokonserwatywnego buntu przeciwko rodzicom z pokolenia 68, tak? I wtedy, kiedy już pewien rodzaj kultury permisywnej, no to stał się właśnie establishmentem, no to właśnie Cezary jako taki Arturek przychodzi i kontestuje kontestację, tak? A teraz właśnie wraca znowu ta figura, tylko że w odniesieniu do młodej lewicy, jako właśnie tego Arturka, ja wiem, no można powiedzieć, że to jest taki, albo, znaczy, tak, no jakoś tam to pokazuje, ten taką brutalną, jałową wojnę pokoleń w Polsce, która polega na tym, że zawsze zabija się ojców w imię jakiegoś innego ojca. To jest rzeczywiście, to bym powiedziała, że to jest taka figura edypalno-hamletoidalna, tak, w Polsce, że powiedzmy młoda lewica w imię tych swoich zamordowanych przez kapitalizm ojców będzie mordować ojców jako ojców założycieli transformacji, tak? Czyli mamy to widmo ojca, które daje broń do ręki, mówi teraz morduj tych Klaudiuszy, tak? Od Michnika Pokwaśniewskiego. No i oczywiście my się też załapujemy jako to młodsze pokolenie nazywane, jesteśmy wasalami transformacji. Nas młoda lewica nazywa wasalami, bo służymy tym suwerenom, czyli prawdziwym ojcom założycielom. No właśnie między innymi o tym rozmawiamy tutaj, tak? Że to jest jakoś jałowe i bezsensowne, że to hasło wybierzmy przyszłość, które Cezary przypomniał trochę ironicznie, a które zupełnie nieironicznie zgłasza również Derrida, mówiąc o tym, że mesjańskość, no to właśnie futurité, czyli właśnie przyszłościowość, tak? To jest ta próba oderwania się od przeszłości i od tej łapy, którą właśnie te widma przeszłości po prostu na nas kładą, ciągną nas tam z powrotem, żebyśmy załatwiali ich sprawy, tak? No właśnie paradoks młodej lewicy polega na tym, że ona powinna być taką, no, progresywna, właśnie otwarta, przyszłościowa, a zachowuje się dokładnie tak samo jak resentymentalna prawica, czyli morduje ojców w imię wyimaginowanego ojca. Czyli dokładnie widmo przeszłości. A Edek tylko na tym korzysta, tak? Można powiedzieć, żeby już użyć tego mrożkowego morału, po prostu jakaś taka czysta siła, która już w ogóle będzie wolna od jakichkolwiek, już w ogóle nie będzie potrzebowała żadnych uzasadnień symbolicznych, żeby przyjąć władzę. Już o tangu jako fatalizmie w sumie wszyscy się zgadzamy poniekąd, natomiast wprowadzenie Edka może rzeczywiście, i tak rozumiem pana też, to dorzucenie Edka do całego obrazu, pomagać w tym powiedzeniu, no właśnie to, co ja mówiłem, to dla mnie polityka to jest diagnoza. Siła Edka, powstanie Edka, to, że on jest za silny albo szczęśliwie niewystarczająco silny, to jest kwestia oczywiście też błędów transformacji, ale to się rozgrywa poza romansem rodzinnym rodziców i Arturka i poza tymi romansami rodzinnymi Legutki z jego prześladowcami z Gazety Wyborczej, którzy już ziemię gryzą w sensie siły politycznej, a on ciągle tym żyje, między nami, a czołowymi hipsterami z partii Razem. Realny Edek oczywiście żyje z realnych błędów, daje się go kupić, daje się go uspokoić politycznie, daje się go przeciągnąć w jakiejś części poprzez drobnowieszczaństwo i awans społeczny otwarty na stronę pokoju społecznego, temu służy polityka.
Natomiast, a tamto jest romansem rodzinnym. Ja wolałbym Hamleta przy piórze albo w teologii czystej, albo podejmującego kwestie pojęć podstawowych, niż angażującego się w politykę, bo z tego nic dobrego nie będzie. Aczkolwiek jest to nie do uniknięcia. A jednocześnie, nie, to chyba wszystko. No to traktujmy to, a jeszcze, okej, ostatnie pytanie, dobrze? Pan w ostatnim rzędzie i pani, dobrze, to dwa pytania, ale już zbiorczo i syntetycznie zadane, jeśli mogę prosić. Syntetycznie. Jest taki cytat z De Mello. Historię należy odrzucić nie dlatego, że jest zła, ale dlatego, że jest martwa. Dlaczego to do nas nie przemawia, a dużo bardziej przemawia polityka historyczna, która sprowadza się albo do budowania resentymentu, albo do budowania fantastycznie wypranej historii, wypranej ze wszystkiego, co złe, żeby czuć się dobrze. Dlaczego taki przekaz nie trafia na podatny grunt, tak przynajmniej mi się wydaje. Jeśli mogę od razu to pytanie. Chciałam pozostawić Państwa z takim pytaniem też przy okazji, żeby jakby podsumować tę całą rozmowę, przeczytać, co partia Razem napisała na Twitterze. Profesor Bielik Robson mówi, że my, tak zwana młoda lewica, nie jesteśmy fajną, miłą, zachodnią socjaldemokracją. A my dalej wierzymy w słowa Palmego z 76 roku. Socjaldemokracja może sobie pozwolić na radykalizm, ponieważ reprezentuje stabilność. Nie ma w tym żadnej sprzeczności. Chciałam nawiązać też do Twittera, bo pani mówi, trochę zachwytam, że nie uczestniczy pani w życiu facebookowo-twitterowym. Na Facebooku jest w tej chwili 16 milionów Polaków, z czego 500 000 siedzi na Facebooku Roberta Biedronia na przykład. Ja tutaj akurat nie mam nic przeciwko temu. Natomiast dlaczego pani nie podejmuje tego dialogu i dlaczego pani do nas nie mówi w mediach społecznościowych? Znaczy do mnie pani nie musi, bo ja zaczynam dzień od Liberty i Gazety Wyborczej, ale mam wrażenie, że takie spotkania mogą, znaczy to, że pani mówi do ludzi w artykułach i na takich spotkaniach, to równie dobrze można robić na Placu Zbawiciela i tutaj dokopując lewicy. Myślę, że możemy sami sobie dokopać. Dziękuję. Dwa pytania. Prosiłbym o odpowiedź, dlaczego wolimy politykę historyczną i dlaczego nie używasz mediów społecznościowych, bardzo upraszczając, ale myślę, że... Dobrze, to ja a potem, jeśli chodzi o, no właśnie, w pewnym sensie dziękuję za to pytanie, co pan, bo to jest dobre podsumowanie całej tej dyskusji i tego, w jaki sposób wszyscy żeśmy tutaj interpretowali Hamleta, a tak najbardziej to właśnie Derrida. Derrida też zadaje to pytanie, jak to właściwie jest, że my ludzie tak strasznie potrzebujemy uprawomocnienia w przeszłości, że nie potrafimy się oderwać od pewnych narracji historycznych, które uważamy za takie nasze obowiązkowe podpórki. Że nie możemy zrobić nic, nie możemy niczym być i nie możemy niczego pragnąć, jeśli to nie znajdzie jakiegoś uzasadnienia właśnie w tych widmach przeszłości. Że tak właśnie chcieli nasze ojcowie, tak? A im nie pozwolono, a ich zamordowano, a im ten niesprawiedliwy świat na to nie pozwolił. No i oczywiście to jest bardzo dobre pytanie. Skąd ta niewiarygodna siła przeszłości? I oczywiście ona działa i w prawicy, i w lewicy. Lewica też przez cały czas teraz mówi o tym, że potrzebuje alternatywnej polityki historycznej, no właśnie, która z kolei pokaże te heroiczne przejawy, nie wiem, polskich górników biorących udział w wojnie hiszpańskiej. Tak? Czyli Solidarności jako w gruncie rzeczy jakiś projekt. Albo Solidarności, tak jak to Janek Sowa przedstawia, tak, jako właśnie komunistycznego projektu, który oczywiście został potem całkowicie skolonizowany i jakby wywrócony na nicę przez rewolucję mieszczańską, tak, reprezentowaną przez elitę z Warszawy. No tak, to jest dobre pytanie i oczywiście wydaje się, że no, odpowiedź jest w jakiejś no, filozofii człowieka, to znaczy w tym, że no rodzimy się jako istoty bardzo kruche i niepewne i puste wewnętrznie. Rzeczywiście mamy ogromną pustkę do zagospodarowania
I pomimo tego, że toczy się ta duchowa wojna od czasów, kiedy pojawiło się pierwsze judeo-chrześcijańskie objawienie, wojna między przeszłością a przyszłością, to przeszłość, czyli jednak pogański układ domyślny, ciągle wygrywa, to znaczy dużo skuteczniej zapełnia tą egzystencjalną pustkę niż futurité, niż mesjański projekt myślenia o lepszej przyszłości. Tak bym odpowiedziała. To jest w ogóle temat na konferencję, więc mogę tylko po prostu w taki bardzo skrótowy i ogólnikowy sposób na to odpowiedzieć. Dosyć fatalistycznie też niestety. Natomiast jeśli chodzi o to, dlaczego nie uczestniczę w tym, co pani nazwała debatą w mediach społecznościowych, no to dlatego, że ja nie uważam tego za dialog, nie uważam tego za debatę. To jest mój podstawowy problem. Ja się wycofałam z Facebooka 4 lata temu po pierwszym moim krytycznym tekście na temat partii Razem, który jakbyście państwo teraz go przeczytali, znaczy w ogóle mi się wydawał, tak nie był aż taki krytyczny, on po prostu stawiał pewne pytania, mniej więcej takie same. Czy mamy pewność właśnie, że jest to partia trzymająca się pewnych granic socjaldemokracji, a więc też takiego, a nie innego... No skądinąd wiadomo, że nie. Wszyscy dobrze wiemy, że jest to komunistyczna partia, pytanie tylko z tej międzynarodówki. Ja nie wiem, czy ona jest. Moim zdaniem ona jest raczej, właśnie to jest taki... Ta odpowiedź partii Razem jest bardzo charakterystyczna, tak? Pozwalamy sobie na prawo radykalizmu, ale nie powiemy, na czym on polega. Nie. Tak. I to jest takie właśnie, no to jest to, co ja nazywam takim wymikiwaniem się trochę politycznie od postawienia, jednak nie chcą odpowiedzieć wprost, bo być może sami nie wiedzą. Natomiast ja wycofałam się wtedy z Facebooka, bo po prostu teraz to jest powtórka tej samej sytuacji. Ale ten poziom linczu, który się wtedy po prostu w tych mediach społecznościowych rozegrał na mojej osobie, to było coś po prostu niebywałego. I powiem szczerze, że tak jak jestem przyzwyczajona do ciągłego tam podgryzania ze strony prawicowych publicystów, tak po prostu poziom hejtowania ze strony lewicy, która wydaje mi się, powinna być moralnie lepsza, bo wszystko robi właśnie w imię jakichś tam etycznych pryncypiów, no to jest po prostu czysta hipokryzja. I to jest nieznośne, więc uważam, że debaty nie ma. Jest tylko wrzask, wściekłość i wrzask. Jeszcze tylko dodam, że strona o tym, że Adrian Zandberg jest najpiękniejszy, ma tylko 5000 polubień, co jest bardzo niewielką ilością i jest to strona satyryczna. Także no, czytajmy Hamleta i Facebooka, dziękuję. Znaczy ja nie wiem, czy to jest strona satyryczna, ale wiem, że również wielcy wielbiciele Adriana Zandberga, którzy mnie krytykowali ostatnio, należą też do tej grupy. Także nie może ona być tak całkiem satyryczna. Więc no nie wiem, no pani chce mi tutaj wmówić, że ja mówię, jak to mówią teraz, że nie robię podstawowego fact-checkingu i że w związku z tym nie mam prawa do żadnej dyskusji. No to jest takie, można powiedzieć, typowe. Typowe. Cezary? Po pierwsze sprawa polityki historycznej, ja intelektualnie zawsze używałem tego Giralda, który mówił dokładnie, przywoływanie, funkcjonalizowanie historii jako narzędzia zemsty jest szkodliwe, czyli odrzućmy politykę historyczną, jednocześnie jest to tak naturalną skłonnością człowieka, że musiał być Jezus Chrystus, który wydał się na męki jako niewinna ofiara, żeby zatrzymać ten cykl. Oczywiście wiemy, że nie zatrzymał, również w filmie jego ten cykl się dalej toczył, ale to była przynajmniej pewna figura intelektualna. Przyznał wręcz, że to zintensyfikowała apokalipsę. Że to jest ten jego książka, odkrycza tu i teraz, no i niestety, tak, że wręcz kręca. Natomiast oczywiście gustowałem w takim malutkim esejku zawsze niczego o pożytkach i szkodliwości historii dla życia, który naprawdę wszystkim polecam. Tym bardziej jak się go czyta nie tak jak niektórzy Nietzsche'a nie czytają, czyli przeciwko historii, ale pokazujący jakby cenę
trzymania się historii, bo po drugiej stronie mamy Santa Janę, który powie, że kto zapomina o historii, będzie musiał wiecznie powtarzać jej błędy. Myślenie historyczne potrzebne w umiarkowanych dawkach i nie jako część cyklu ofiarniczego bądź cyklu zemsty. W wypadku na przykład partii Razem odwołania do lewicy by mnie nie martwiły, bardziej mnie martwią nostalgie perelowskie, które wydają mi się oparte właśnie na fałszywej redukcji. Jeśli chodzi o socjaldemokratyczność partii Razem, to słusznie pani zacytowała ten fragment odniesienia do Olafa Palmego. Oni wzięli z socjaldemokracji, powiedzieli, że socjaldemokracja dla nich to jest tylko radykalizm. Gdyby powiedzieli, socjaldemokracja to jest i radykalizm zmiany, i szacunek dla gospodarki rynkowej, i reformy, które również socjaldemokraci szwedzcy, nie mówiąc już o niemieckich, przeprowadzili na rzecz uporządkowania rynku pracy, to jest również trzecia droga i tak dalej, i tak dalej, to bym w to wierzył, a tak to jest oczywiście podporządkowana polemice fikcja. Druga rzecz to oczywiście oni należą do Diemu, czyli do Varoufakisa, który nawet daleko na lewo od socjaldemokracji Syrizę uważa teraz za socjaldrajców. Pytanie, z jaką grupą wprost najbliżej mają w Parlamencie Europejskim, nie wymieniają międzynarodówki socjalistycznej, tylko tą lewicę tak zwaną, tam zielonych nordyckich, do której należą partie wręcz stalinowskie, również partia Czech i Moraw komunistyczna, która nie rozliczyła się z niczym i tak dalej, można to ciągnąć. Tutaj mamy leninowskie zagranie, no bo grają na liberalną inteligencję, no to muszą ją czymś ściągnąć. Tylko liberalne inteligencji zabierają głosy, no więc, bo nie mają żadnego Ale co do uczestniczenia, bądź nieuczestniczenia, Agata powiedziała, że nie uczestniczy w Facebooku, dlatego że była jego ofiarą. Ja nie uczestniczę, znaczy zachowałem konto na Facebooku, ale jestem stale wylogowany, co sprawia, że zanim tam wejdę i bluznę, to musiałbym się zalogować, to zawsze pomaga. To ja zrezygnowałem z Facebooka, bo ja na nim byłem trolem. Od razu zaczynałem być trolem. Powiedzmy nawet szczerze, że w ogóle Hamlet na Facebooku od razu staje się trolem. To jest taka... Ja wylogowałem się z Facebooka po takim śmiesznym doświadczeniu. Wieczorem jakiegoś dnia przelatywałem sobie właśnie przez ten Facebook, bo już byłem ze 2 lata, już daleko poszedłem na drodze mroku. I trafiłem na jakąś poczciwą grupę chrześcijan, którzy dyskutowali o hymnie do miłości świętego Pawła, zawsze ten święty Paweł. I że właśnie, ale jak wspaniale, tam dziewczynka do chłopca, chłopiec do dziewczynki. Tak właśnie ta miłość nie chce uznania, nie dąży do niczego, nie wyklucza. No ja tak tylko napisałem, no niestety prawdziwa miłość rozumiana też jak ona i wyklucza i tak pojechałem antyhymnem do miłości i wyłączyłem. I przez 2 tygodnie dostawałem na, no bo zawsze z pocztą jest powiązany Facebook, 2 tygodnie dostawałem takie, ależ biedny ten człowieku, trzeba ci pomóc. I potem stwierdziłem, że to moja wina była. To moja była wina i nie powinienem być na Facebooku, ponieważ długo pracowałem na tym, żeby moją mocno zdecapitowaną psychikę ukryć w tekście. Na tekście się pracuje. Tekst pozwala zapanować nad samym sobą. Wpisy na Facebooku czy wpisy w mediach społecznościowych dla mnie od razu rozwalają sublimację, rozwalają superego, rozwalają wszystko, o czym ja nie zawsze skutecznie panuję nad sobą. Więc dlatego. Agata się wycofała, bo była ofiarą, ja bo mógłbym być katem. Tym bardzo optymistycznym akcentem chciałbym zakończyć. Mam dla was prezent moją książkę o Wyspiańskim. Przy okazji przypomnę, że ona istnieje państwu. Masz? Ale Cezary mówi, że nie dostaliście. No to dla ciebie. A w takim razie chcesz drugą? Ja chcę drugą. Okej, dobrze. Może dasz komuś, kto przeczyta. Gorące brawa, wielkie podziękowania Agata Wyspiańska, Cezary Michalski. Dziękuję państwu za obecność, mimo że niedziela, pora obiadowa, to tak licznie i taki przecież trudny temat, niekoniecznie publicystyczny. Więc jestem państwu ogromnie wdzięczny i bardzo państwu dziękuję za obecność, że wybieracie sztukę myślenia jako pewną markę. Bardzo wam za to dziękuję. Zapraszam w styczniu
Planujemy następne spotkanie 10 stycznia, pochylimy się nad problemem uchodźców, ale chciałbym pochylić się nad tym problemem od strony raczej filozoficznej, raczej antropologicznej, niż takiej, powiedzmy, sprawozdawczej, bo myślę, że wszyscy wiemy o tym, jak sytuacja wygląda, natomiast to, co to o nas mówi, tak trochę głębiej, próbujemy to jakoś zreflektować, także bądźcie Państwo z nami, dziękuję serdecznie i do dobranoc, tak? A to Szydłowski, jak na to powiedzieć.